Szanowni Państwo, otwieram 51. sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam władze miasta i gminy Nakło nad Notecią na czele z Panem Burmistrzem Sławomirem Napierałą. Witam Panów Wiceburmistrzów, Pana Sekretarza Krzysztofa Kopiszkę, witam dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych, serdecznie witam sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców. Bardzo serdecznie witam nowo wybraną przewodniczącą samorządu mieszkańców numer 2, panią Krystynę Górniak. Witam radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Informuję Państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. Bardzo proszę o uruchomienie możliwości stwierdzenia kworum, a Państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Ja bardzo przepraszam, momencik, tak? Tak, tak, my poczekamy, nie ma problemu, aż wszyscy obecni na sali potwierdzą w systemie. Bardzo przepraszam, już się zalogowałem. Nie ma problemu, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi wymagane kworum. W związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Przechodzimy dalej. Kolejny punkt to jest zatwierdzenie porządku obrad. Ten porządek obrad został Państwu przesłany razem z materiałami sesyjnymi. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przesłanego, zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad. Kto z Pań, Panów Radnych jest za zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za zatwierdzeniem porządku obrad. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zatwierdzony. Punkt kolejny, punkt drugi, to jest przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Ten protokół z sesji z dnia 28 kwietnia został sporządzony, przesłany Państwu w wersji elektronicznej oraz wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. Nie wniesiono do tego protokołu uwag, a więc bardzo proszę o głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Kto z Pań, Panów Radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem protokołu z 50. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Protokół został przyjęty. Punkt trzeci to sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni goście zebrani w Nakielskim Ośrodku Kultury, radiosłuchacze Radia Nakło, internauci. Przedstawiam sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej od 28 kwietnia do 19 maja 2022 roku. Informuję, że uchwały podjęte podczas 50. sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia są w trakcie realizacji. W dniach 29 kwietnia do 2 maja gościliśmy delegację z partnerskiego miasta Naklo ze Słowenii, która składała się z grupy strażaków wraz z županem Iwanem Megliczem. Goście byli zainteresowani strukturą organizacyjną i przygotowaniem operacyjnym jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie. Starszy brygadier Sławomir Murawski przekazał naszym partnerom pełną informację w tym zakresie oraz zaprezentował wyposażenie, jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna, a na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią pan komendant Krystian Płatek omówił system działania strażaków ochotników i pokazał gościom sprzęt, jakim dysponujemy do akcji bojowych. Odbyła się również wizyta w Straży Miejskiej, gdzie pan komendant Roman Frąckowiak przedstawił system monitoringu funkcjonujący w naszym mieście i gminie oraz odwiedzili również sztab kryzysowy, gdzie przybliżyliśmy im działania tej służby. Ponadto goście zapoznali się z realizowanym w naszym mieście projektem Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią. 30 kwietnia brałem udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Strażaka oraz 110. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie. W obchodach uczestniczyli wszyscy strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy, jak również przedstawiciele jednostek OSP z powiatu nakielskiego. Gościliśmy tam również delegację strażaków ze Słowenii. Uroczystością towarzyszyła nasza orkiestra dęta pod batutą pana Krzysztofa Marlewskiego, a gościliśmy również gości. Był sekretarz zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu, pan Leszek Szmyt, prezes zarządu oddziału powiatowego, pan Piotr Hemerling, starosta nakielski, pan Tadeusz Sobol, był z nami przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pan Paweł Wiśniewski, oczywiście Żupan z Naklo, pan Iwan Meglicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Nakle, młodszy brygadier Piotr Holeżyński. Cieszyliśmy się bardzo, że odwiedził nas również nadbrygadier w stanie spoczynku pan Tadeusz Milewski oraz starszy brygadier w stanie spoczynku pan Roman Kłos. Był z nami kapelan diecezjalny strażaków ksiądz Roman Michalski oraz kapelan strażaków naszej gminy ksiądz Tadeusz Michalak. 1 maja w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imieniem Wiktora Rosy w Ślesinie odbył się turniej tenisa stołowego z okazji Święta Pracy. 3 maja uczestniczyłem w uroczystościach związanych z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczął przemarsz do kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, gdzie mszę w intencji ojczyzny sprawował ksiądz proboszcz dr Michał Adamczyk. Następnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem katyńskim, a wartę honorową wystawili żołnierze 1 Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej oraz harcerze chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Nakle nad Notecią. Ważnym elementem naszych uroczystości było posadzenie kolejnego dębu katyńskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Rota Nakielska. Tym razem upamiętniliśmy zamordowanego porucznika Kazimierza Włodarskiego, który został zamordowany przez NKWD w 1940 roku. W drugiej części uroczystości na Nakielskim Rynku uczestników powitał starosta pan Tadeusz Sobol. Głos zabrała również pełnomocnik sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim w imieniu pana ministra Łukasza Schreibera i wojewody kujawsko-pomorskiego pani Anna Maćkowska. Następnie złożyliśmy kwiaty i znicze pod pomnikiem wdzięczności Wojsku Polskiemu. Po oddaniu salwy honorowej orkiestra dęta przedstawiła wiązankę utworów patriotycznych, a chór Solideo na zakończenie pod dyrygenturą pani Moniki Łabisz zaprezentował utwory patriotyczne. Na przybyłych również czekała wystawa plenerowa Polskie symbole narodowe Instytutu Pamięci Narodowej udostępniona Muzeum Ziemi Nakielskiej.
Natomiast wieczorem pomnik wdzięczności Wojsku Polskiemu został podświetlony barwami narodowymi. 5 maja na zaproszenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pan zastępca Krzysztof Błoński udział brał w uroczystości zakończenia budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imieniem Ludwika Rydygiera w Toruniu. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, połączona z konsekracją kaplicy szpitalnej w budynku głównym. Po niej nastąpiło oficjalne otwarcie lecznicy wojewódzkiej, które uświetnił występ chóru Collegium Medicum UMK i orkiestry kameralnej Capella Bydgoscensis. Tak ważne wydarzenie dla mieszkańców całego województwa kujawsko-pomorskiego zgromadziło szerokie grono parlamentarzystów, samorządowców, jak również przedstawicieli środowiska medycznego. Chciałbym tu podkreślić, że jest to jedna z największych, a właściwie największa inwestycja związana z poprawą funkcjonowania służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ostatnich dziesięcioleci. 7 maja Towarzystwo Przyjaciół Nakła, Spółka Nakielski Sport oraz Gmina Nakło nad Notecią na Łazienkach Nakielskich zorganizowali konsultacje społeczne dotyczące tworzenia infrastruktury rowerowej na terenie Nakła nad Notecią. Podczas tego spotkania wręczyliśmy medale i nagrody za udział w drugiej edycji wydarzenia sportowego Nakielskim Rowerem przez Miasto. Uczestników spotkania przywitała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, pani Monika Młynarczyk, która opowiedziała o działaniach Towarzystwa Przyjaciół Nakła związanych z promocją roweru miejskiego, aplikacji mobilnej oraz innych inicjatywach związanych z dbałością o jakość powietrza. W tym spotkaniu uczestniczyliśmy wraz ze starostą nakielskim panem Tadeuszem Sobolem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Nakle panem Pawłem Wiśniewskim. Była organizator tego spotkania pani prezes spółki Nakielski Sport pani Anna Mrozek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Anna Nowak wraz z pracownikami panią Anną Oleś i Moniką Rudnicką, które były bardzo zaangażowane w realizację projektu Human Smart City. 8 maja w 77. rocznicę zakończenia wojny na Nakielskim Rynku u stóp pomnika wdzięczności Wojsku Polskiemu złożono wiązanki kwiatów. W imieniu naszego samorządu kwiaty złożyli zastępca burmistrza pan Piotr Kalamon, pan Krzysztof Błoński, pan Krzysztof Kopiszka oraz dyrektor muzeum pan Tomasz Pasieka, a z ramienia Rady Miejskiej pani wiceprzewodnicząca Jolanta Tadych i pani radna Mieczysława Palicka. Kwiaty złożyły również delegacje samorządu powiatowego, Klubu Żołnierzy Rezerwy, Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego, Roty Nakielskiej, Strzelców Piłsudskiego oraz uczestnicy rajdu rowerowego zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Krajeńskiej. 13 maja uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, na którym podjęliśmy uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowego za rok 2021. Zostało udzielone absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków oraz prezesowi zarządu z wykonywanych obowiązków w roku 2021. Podjęto również uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku i tutaj chciałbym Państwa poinformować, że decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników jednogłośnie zysk z ubiegłego roku Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy w wysokości ponad 1 000 000 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy w związku z tym, że trzeba tworzyć rezerwy na zakupy paliw, na zakupy energii związanych z nowym sezonem grzewczym przy rosnących dzisiaj bardzo mocno kosztach. 14 maja zastępca pan Krzysztof Błoński uczestniczył w 18 dniu skupienia samorządowców, które miało miejsce w Górce Klasztornej. A w dniach 14-15 maja zastępca pan Piotr Kalamon oraz pan sekretarz Krzysztof Kopiszka uczestniczyli w targach Lato na Wsi 2022 w Minikowie. 15 maja na zaproszenie Nakielskiego Klubu Abstynentów w Nakle nad Notecią uczestniczyłem w integracyjnym pikniku rodzinnym pod nazwą Trzeźwy Duchem i Ciałem – Integracja Rodzin i Społeczeństwa. Ponadto informuję, że w maju zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w sołectwach i w samorządach mieszkańców, a dzisiaj w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego
pana Henryka Lewandowskiego. Złożyłem mu podziękowania za wiele lat, ponad 20 lat, to jest około 22 lat pracy w samorządzie numer 2, a 9 maja odbyło się zebranie wyborcze w samorządzie mieszkańców numer 2, podczas którego dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym została pani Krystyna Górniak. W tym miejscu składam na pani ręce gratulacje. Sprawozdanie z podjętych działań przez służby podległe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem. Na dzień 19 maja na terenie naszej gminy przebywa 272 uchodźców w mieszkaniach osób prywatnych. Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej jest w całodobowym kontakcie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego naszego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, który zajmuje się lokowaniem osób przybyłych czy przybywających z Ukrainy na terenie całego województwa. Obecnie na terenie naszej gminy w miejscach zbiorowego zakwaterowania przybywa dodatkowo 21 uchodźców. Głównie są to kobiety i dzieci. Gmina Nakło nad Notecią cały czas realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z objazdowego punktu szczepień w ramach akcji Szczepimy w domu dla osób 60+ lub osób, które mają problem w dotarciu do punktu szczepień. W każdej chwili można skorzystać również z numeru telefonu, powtórzę, 887 629 983 i zapisać się na szczepienie. W tym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował dodatkowe działania związane z pomocą na rzecz obywateli z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszej gminy. Zgłosiło się łącznie 313 osób, w tym 155 dzieci. Wyjechało 41 osób. Aktualnie zarejestrowane, tak jak powiedziałem wcześniej, są 272 osoby. Ta sytuacja się zmienia. Są uchodźcy, którzy wyjeżdżają, ale są też uchodźcy, którzy do naszej gminy przyjeżdżają. Informuję, że dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli. Przez okres 2 miesięcy otrzymują również doraźną pomoc w formie posiłków. Taką pomoc przyznano dla 57 dzieci. Ośrodek Pomocy realizuje również zadania mające na celu przyznanie pomocy pieniężnej na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wypłacono środki za miesiąc marzec w łącznej kwocie 131 600 zł dla 39 rodzin, które przyjęły obywateli z Ukrainy. Wypłacono również pomoc jednorazową w wysokości 74 400 zł dla 248 osób, po 300 zł dla jednej osoby. Kontynuowana jest również pomoc humanitarna. Wydawane są środki chemiczne, drogeryjne, odzież, środki żywności. Nakielska Straż Miejska prowadzi nieprzerwanie od 26 lutego działania w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, w wyniku których strażnicy miejscy między innymi przewożą dary do magazynu na ulicy Gimnazjalnej, zebrane przez miejscowe szkoły, parafie, sołectwa czy ochotnicze straże pożarne. Następnie te dary są dystrybuowane obywatelom Ukrainy, o ile zachodzi taka potrzeba, dowożone przez strażników miejskich do punktów zakwaterowania. Każda osoba lub instytucja, która chciałaby przekazać dary, żywność, środki higieny osobistej, podstawowe środki medyczne dla uchodźców z Ukrainy, proszona jest o kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią pod numerem telefonu 986. Strażnicy odbiorą te dary i będą na bieżąco, tak jak do tej pory, wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej dystrybuowali je dla potrzebujących uchodźców. Przypominam również, że wydawanie darów obywatelom Ukrainy zgromadzonych przez gminę Nakło nad Notecią odbywa się w godzinach od 8 do 15, od poniedziałku do piątku w magazynie w budynku na ulicy Gimnazjalnej 10. Informuję, że w zakresie monitoringu wizyjnego w okresie sprawozdawczym Komenda Powiatowa Policji w Nakle zwracała się dwukrotnie do naszej straży o przekazanie zapisów z kamer, które stanowiły dowód naruszania porządku prawnego.
Ponadto funkcjonariusze policji na bieżąco przeglądają w straży zarejestrowane zdarzenia przez kamery. Informacja z przeprowadzonych przetargów. 28 kwietnia zostały otwarte oferty w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią oraz budowa dróg gminnych w Paterku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty. W części pierwszej dotyczącej przebudowy dróg w miejscowości Nakło 4 oferty. Najtańsza na kwotę 107 891 zł i 91 groszy brutto, a najdroższa to 207 747 zł brutto. W części drugiej dotyczącej budowy dróg gminnych w Paterku 5 ofert. Najtańsza na kwotę 8 487 zł brutto, a najdroższa to 41 697 zł brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Podkreślam, chodzi tutaj o nadzór inwestorski. 4 maja 2022 roku ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pod nazwą. Część pierwsza. Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie, a w części drugiej budowa placu zabaw na działce nr 113/3 w Wieszkach. W części trzeciej zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin. Termin składania ofert to 20 maja 2022 roku. 6 maja została zawarta umowa w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadrzewienie gminy Nakło nad Notecią w 2022 roku. Wykonawcą zostały ogrody markowe Marek Golob z siedzibą w Bydgoszczy, a wartość umowy wynosi 46 800 zł i 18 groszy brutto. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Termin realizacji to 6 miesięcy od dnia zawarcia. 10 maja zostały zawarte umowy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią w zakresie dostawy wyposażenia biurowego w częściach. Część trzecia. Urządzenia wielofunkcyjne, wybrany wykonawca Logon S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wartość umowy 52 767 zł brutto. Przypominam, że w postępowaniu wpłynęło 6 ofert, w tym najtańsza 52 767 zł brutto, a najdroższa 121 445 zł i 28 groszy brutto. W części czwartej projektory i ekrany wybrany wykonawca to również Logon S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Wartość umowy 61 555 zł i 35 groszy brutto. Były dwie oferty właśnie z ceną najniższą wybraną oraz druga oferta na kwotę 98 491 zł i 50 groszy brutto. W części piątej nagłośnienie wybrany wykonawca Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z ceną 9 957 zł brutto. Tutaj wpłynęła tylko jedna oferta. Termin realizacji dostaw to 30 dni od dnia zawarcia umów. Postępowanie części tej zostało unieważnione w dniu 26 kwietnia z uwagi na to, że ceny najkorzystniejszych ofert przekroczyły kwoty zaplanowane na sfinansowanie zamówienia w częściach. Pierwszej komputery stacjonarne z oprogramowaniem i monitorami wpłynęły 3 oferty. Najtańsza 71 493 zł i 75 groszy brutto, a najdroższa to 105 663 zł i 15 groszy brutto. W części drugiej serwer wpłynęła jedna oferta z kwotą 18 573 zł brutto. 11 maja została zawarta umowa na wykonanie zadania modernizacja ulicy Chłaski w Nakle nad Notecią. Umowa została podpisana z firmą robót drogowych Drogpol Marek Knioła z Nakła, a wartość to 397 844 zł i 51 groszy brutto. Termin realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Również 11 maja została zawarta umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle. Wykonawcą prac został Budmar Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce. Wartość to 5 381 250 zł brutto. Termin wykonania 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Była to jedyna złożona oferta. Przypominam, że zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. 13 maja nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle. W postępowanie złożonych zostało 9 ofert. Najtańsza to 61 500 zł brutto, a najdroższa 153 971 zł i 40 groszy brutto. 17 maja została zawarta umowa w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego budowa dróg gminnych w Paterku. Wykonawcą prac zostało konsorcjum wykonawców Agnieszka Szymczak oraz Rafał Szymczak, PHU z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wartość to 1 262 472 zł i 88 groszy brutto. Termin 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W tym postępowaniu były 3 oferty, najtańsza właśnie wybrana, a najdroższa to kwota 1 409 238 zł i 38 groszy brutto. Informacja w zakresie działania referatu rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych. 28 kwietnia została podpisana umowa na dofinansowanie na operację w zakresie realizacji lokalnych strategii kierowanych przez społeczność w ramach priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w tym wypadku z programu operacyjnego Rybactwo i Morze na oczyszczanie stawu na teren i terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej numer 179. Na realizację tego działania pozyskaliśmy 30 000 zł brutto, a całkowita wartość operacji została określona na 39 254 zł i 17 groszy. Termin realizacji to 30 listopada 2022 roku. 12 maja została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej 5 rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID. To działanie to wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, granty PPGR. Wartość zadania to 691 500 zł brutto. W ramach zadania zaplanowano, zgodnie z wcześniejszymi wnioskami, zakup 32 sztuk komputerów stacjonarnych, 241 sztuk tak zwanych komputerów przenośnych, czyli tak zwanych laptopów oraz 9 tabletów. Realizacja projektu ma zakończyć się 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania i bardzo proszę, czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos, zapytać w kwestii sprawozdania. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pan radny Szymon Karolczak. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem tutaj zabrać głos na temat uroczystości tych świątecznych, tego 3 maja, które odbyły się. Jestem bardzo zadowolony, że taką tradycję Nakło sobie
wypracowało i te trzy razy właściwie w roku takie święta i takie uroczystości się odbywają. Jednak zauważam pewną sztampę, pewną taką rzecz, która się te święta nawet nie odróżnia, która po prostu jest, jest ta tradycja jest jakby zbyt taka sztampowa. Po prostu wydaje mi się, że można by było urozmaicić te uroczystości. Oczywiście główną myślą tutaj, taką przewodnim celem powinien być włączenie większej ilości mieszkańców w te uroczystości. Także myślę, że tutaj warto by było to przemyśleć, troszeczkę urozmaicić, jakby co to służę tutaj swoimi przemyśleniami na ten temat. Również chciałbym spytać na temat refundacji środków, które gmina przeznacza na uchodźców z Ukrainy. Czy gmina taką refundację dostaje i jest ona na bieżąco tutaj realizowana? Informuję, że środki z budżetu wojewody wpływają do naszej gminy na bieżąco na podstawie zapotrzebowań, które przekazujemy do Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Zdzisław Sel. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Odniosę się do 7, do 17 maja. Nie będę czekał do końca sesji. Chciałbym podziękować za drogę, która powstanie, łącząc w Paterku, która będzie łączyła ulicę Szubińską z ulicą Spokojną, Cichą, Ogrodową. Po kilkunastu latach, po trudnych rozmowach z rolnikami udało się pozyskać działki i będzie droga. Rozwiąże ona ten poważny węzeł gordyjski, który w tym miejscu był. Mam nadzieję, że następna droga nie będzie miała takich problemów i powstanie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Kraiński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni mieszkańcy gminy Nakład nad Tecią. Rzeczywiście tutaj ja się dołączam do słów tutaj kolegi radnego. Nie ukrywam, że chciałem ten głos zabrać później, bo bardzo na sercu leży mi dobro mieszkańców całej gminy, w szczególności dobro wsi, bo tam jednak tych dróg jeszcze jest coraz mniej i bardzo się cieszę, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości pochylił się nad potrzebami wsi i te pieniądze przyznał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej. Punkt czwarty. To jest raport o stanie gminy Nakło nad Notecią. Szanowni państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz ma obowiązek przedstawienia do 31 maja raportu o stanie gminy. Taki raport został przygotowany, przekazany państwu, został on omówiony na wszystkich komisjach. Raport w wersji elektronicznej został również udostępniony mieszkańcom poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy. Niemniej jednak tutaj pan sekretarz chciałby zabrać głos w tym punkcie i taką pewną syntezę tego raportu o stanie gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok przedstawić. Przy czym tutaj pan radny Daniel Kończak, widzę głos w dyskusji, ale to rozumiem, że już o debatę chodzi. Dobrze. W czasie debaty. Dobrze. Okay. Dobrze, a więc oddaję głos, bardzo proszę o przedstawienie raportu. Przewodniczący, Wysoka Rada, może rozpoczniemy od takiej krótkiej prezentacji. Poproszę o start.
gminy Nakłona Nowecią za rok 2021. Dokument jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium wiedzy o sytuacji w naszym mieście i gminie. Rok 2021 był bardzo trudnym czasem dla nas wszystkich, czasem wielu wyzwań i dalszej walki z trwającą pandemią koronawirusa, a kolejne lockdowny definiowały nasze codzienne życie. Szczególnie na początku roku był to czas dużych emocji, stresu, obaw oraz przede wszystkim wytężonej pracy dla gminy i jej mieszkańców. Wszelkie spotkania, sesje rad miejskiej czy nauka w szkołach ponownie przeniesione zostały na zdalny tryb pracy. Jednak tym razem byliśmy już lepiej przygotowani, a na hasło online nikt z nas już nie reagował ze zdziwieniem. Wzorem lat ubiegłych w opracowaniu zaprezentowano programy i zadania realizowane w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych czy oferty kulturalnej i sportowej. Mimo trudności, intensywne działania skierowano na rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców. Nie zapomniano o zamieszczeniu linków i kodów QR, które kierują czytelnika na strony internetowe urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Łącza umożliwiają zapoznanie się z pełną treścią danego wydarzenia, a także obejrzeć galerię zdjęć czy materiał filmowy. Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu lub w wersji tradycyjnej w Biurze Obsługi Mieszkańca, pokój nr 9, Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Księdza Piotra Skargi 7, Nakłona Nowecią. Bardzo proszę, panie sekretarzu, jeszcze o... To taka krótka prezentacja, która wprowadza nas w nastrój tego raportu. Raport został sporządzony podobnie jak w roku ubiegłym i zostały uwzględnione wszystkie uwagi, propozycje Wysokiej Rady z roku ubiegłego. Rozmawialiśmy na temat tego raportu na komisjach i został ten raport ciepło przyjęty. Większych uwag nie było. Z tego powodu jest mi niezmiernie, może inaczej. Ja bym chciał w tym momencie podziękować tym wszystkim, którzy w tym raporcie uczestniczyli w sposób bardzo aktywny. Wszystkim kierownikom, dyrektorom jednostek organizacjonalnych, stanowiskom pracy, ale zwłaszcza w szczególności jednej osobie, która jakby wygenerowała całokształt tego raportu, mianowicie tej Karol Maliński, nasz pracownik od wizerunku. W zasadzie to jest jego pomysł i tutaj stąd serdeczne moje jakby podziękowania, że w taki sposób to wszystko wyszło. To tyle, jeżeli mam ze swojej strony, natomiast jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście również dziękujemy za przygotowanie tego dokumentu w takiej formie, zarówno w tej wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej. Tak jak tutaj i pan sekretarz powiedział i też mówiłem, raport był omawiany, był dyskutowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy ma miejsce debata. I tutaj też, aby spełnić ten ustawowy obowiązek, w dniu 5 maja wystosowałem komunikat, w którym wyjaśniłem sposób zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie, natomiast oczywiście jak to debata, tutaj Państwo radni mają taką możliwość zabrania głosu i bardzo proszę, oddaję głos w kolejności pan radny Daniel Kończak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni radzie słuchacze. Tutaj chcę nawiązać do słów pana sekretarza i ja, oceniając ten raport, wziąłem pod uwagę fakt, iż został on sporządzony wyłącznie siłami aparatu urzędniczego i uważam, że to jest bardzo pozytywna strona tego, gdyż wiele gmin idzie na łatwiznę, zleca opracowanie takiego raportu firmom zewnętrznym, a to kosztuje niekiedy nawet 50 tysięcy złotych, więc dla mnie to jest
duży pozytyw, że gmina samodzielnie opracowuje taki raport i te pieniądze zostały w budżecie. To jest niewątpliwie jego siła. W mojej opinii raport jest dokumentem obszernym i idzie wyczuć, że w jego opracowanie włożono duży wysiłek. Jest sporządzony w formie, która moim zdaniem powinna zainteresować każdego czytelnika, a zwłaszcza mieszkańców gminy. Uważam, że atrakcyjnie przedstawiono w nim sukcesy gminy. W stosunku do raportu poprzedniego widać zdecydowaną poprawę z uwagi na fakt, że jest więcej zestawień pokazujących wskaźniki na przestrzeni kilku wybranych lat. Autor nie ograniczył się tylko do ostatniego roku. To bez wątpienia jest pozytywny atut. Uważam, że dobrze by się stało, gdyby w przyszłym raporcie zostały wyznaczone priorytety na kolejny rok. I nie chodzi mi tu o jakiś szczegółowy, kompleksowy plan działań, tylko o informacje o kilku priorytetowych kierunkach działań na przyszłe lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny pan radny Kazimierz Wnuk, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Wiele słów już padło na temat raportu. Powiedzieć, że raport. Sam jakiś problem z mikrofonem. Może proszę do drugiego, bo przerywało i. Jak już powiedziałem, wiele słów padło na temat raportu i podzielam zdanie. Raport odzwierciedla sytuację w mieście i gminie, obrazuje realizowaną politykę, podjęte programy oraz przyjęte strategie. Jednakże chciałbym tutaj do pana burmistrza skierować pytanie. Jaka jest realizowana polityka wobec problemów, które najbardziej dotykają naszych mieszkańców i z którymi boryka się nasza gmina? Mam tutaj na myśli rosnącą szybko inflację, wzrost cen, skutki pokovidowe, a także wojnę za wschodnią granicą. Jeżeli pan by mógł w kilku dosłownie zdaniach, to bardzo proszę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, jeśli chodzi o problemy, które poruszył pan radny Kazimierz Wnuk, to rzeczywiście dzisiaj w dużej mierze mają wpływ na każdy dzień naszej pracy. Szanowni państwo, borykamy się, jeśli chodzi o wojnę, od początku z problemami związanymi z pomocą humanitarną tak naprawdę. O tym szeroko państwa informowałem. Tę pomoc prowadzimy. Tak jak dzisiaj informowałem, to około 280 obywateli, dzieci, kobiet głównie, ale również mężczyzn przebywających na terenie naszej gminy. Udzielamy pomocy. To środki, które otrzymujemy z budżetu państwa i tak jak dzisiaj podkreśliłem na podstawie informacji od pani skarbnik, pani Hanny Kozłowskiej, te środki wpływają zgodnie z zapotrzebowaniami i są dystrybuowane, ale bardzo ważną częścią tej pomocy realizowanej i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, to działania Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Referatu Zarządzania Kryzysowego związane ze współdziałaniem z naszymi mieszkańcami. Już nie będę wymieniał wszystkich podmiotów, które w tym uczestniczą, w zakresie zbiórki i przekazywania pomocy humanitarnej osobom potrzebującym.
to bardzo ważny element, żywność, środki higieny osobistej, materiały opatrunkowe, lekarstwa, ubrania. I pan radny podniósł problem, o którym dzisiaj również sygnalizowałem w sprawozdaniu. My prosimy, że jeśli są chętni, czy są osoby, instytucje na terenie naszej gminy, które mogą jeszcze pomóc, to prosimy o taką pomoc. Zgodnie z informacją, którą przekazałem, bowiem szczególnie w zakresie żywności, te ilości, które przekazaliśmy, które zebraliśmy, już topnieją. Jest tego mniej, a potrzeby są nadal, jeśli chodzi o obywateli, dzieci, matki, rodziny z Ukrainy. Jeśli chodzi o COVID, to szanowni państwo, tutaj te działania w ostatnim czasie są znacząco mniejsze. Niemniej jednak COVID wywarł niesamowite te piętno na naszych działaniach, na tym, co było w ubiegłym roku, o czym informujemy, na sposobie nauczania, na relacjach międzyludzkich, bo o tym trzeba mówić. Dzisiaj dzieci wróciły do szkół, ale mamy też informacje związane z tym, że bardzo wiele czasu wychowawcy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, nauczyciele poświęcają na ponowne, jak gdyby, ponowną adaptację do nauki w systemie klasowo-lekcyjnym. Po długim czasie niepobytu w szkole i tak zwanej nauce online. To są realne problemy, z którymi stykamy czy spotykamy się każdego dnia. Szanowni państwo, jeśli chodzi o COVID, to też informacja jest taka, że bardzo mało osób w tej chwili się szczepi. Natomiast informacje, które my otrzymujemy, to pomimo, że został zniesiony stan epidemii, tego zagrożenia epidemicznego, to na świecie są niepokojące sytuacje dotyczące wzrostu zachorowań. Póki co w naszym kraju nie, ale te niepokojące informacje płyną, w związku z czym informuję i zachęcamy, że jeśli ktoś się nie zaszczepił, a chciałby, to cały czas taka możliwość jest. Dzisiaj nie ma problemu szczepionek, dzisiaj nie ma problemu terminu. Dzisiaj wystarczy zadzwonić, zarejestrować się. Jeśli ktoś będzie mógł, będzie chciał, może z tej pomocy skorzystać. Cofając się do ubiegłego roku, szczególnie do początku ubiegłego roku, wszyscy pamiętamy, że ten proces szczepień na początku borykał się nie z problemem chętnych, a z problemem ilości szczepionek. Jeśli chodzi o ceny, to rzeczywiście, o inflację, to rzeczywiście jest to dzisiaj bardzo duży problem. Szanowni państwo, prowadzimy już w ubiegłym roku, o czym dzisiaj jeszcze państwo będziecie rozmawiali, prowadziliśmy i prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę w zakresie wydatkowania środków. I dzięki takim działaniom w naszym samorządzie, o tym będziecie państwo dzisiaj rozmawiali przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, zgromadziliśmy około 24 milionów środków, tak zwanych wolnych środków, czy można nazwać też nadwyżki dochodów nad wydatkami, ale potrzeby tegorocznego budżetu w zakresie uzupełnienia wydatków to kwota już około 12 milionów złotych, którą wprowadzamy do tego budżetu, żeby móc zapewnić zrealizowanie wszystkich zadań i tych inwestycyjnych, które
są przed nami, na które podpisujemy umowy, ale również w zakresie wydatków bieżących. Szanowni Państwo, my, jak zauważyliście, od kilku miesięcy, wykonując wszystkie działania zgodnie z prawem zamówień publicznych, najczęściej otrzymujemy kwoty oferentów znacząco wyższe od wartości ubiegłorocznych kosztorysów, bo te zadania były przygotowywane w ubiegłym roku w oparciu o tamte realia finansowe i projektanci, kosztorysanci, przygotowując tak zwane kosztorysy inwestycyjne, opierali się na tamtych wskaźnikach cen. Dzisiaj te realia są zupełnie inne i stąd bardzo często, żeby zrealizować zadania, które sobie założyliśmy, bardzo ważne zadania, zadania współfinansowane czy z funduszy jeszcze unijnych, starej perspektywy, czy w tej chwili z funduszu rządowego Polski Ład, chcąc je zrealizować, musimy tych środków dołożyć. My się cieszymy, że współpracując tutaj wspólnie, dbając z Państwem o te finanse, że te pieniądze mamy. Bo chcę powiedzieć Państwu, że spotykam się z wieloma informacjami od koleżanek, kolegów, wójtów, burmistrzów, którzy rezygnują z inwestycji, bo kiedy oferty przychodzą znacząco wyższe od kosztorysów i nie mają środków, żeby uzupełnić te wartości, muszą po prostu z takich inwestycji rezygnować. W tej chwili, na ten moment, jak widzimy, nas to jeszcze nie dotyczy, ale to dzięki temu, że wspólnie, Wysoka Rado, wszyscy razem prowadzimy właśnie takie działania, żebyśmy byli bezpieczni. Niepokojące bardzo są wzrosty kosztów energii. Zdajemy sobie sprawę, że wzrosty kosztów energii, te, które już wystąpiły i które są przed nami, bo mamy te informacje z zewnątrz, każdego dnia prawie do nas docierają, jak wychodzą przetargi na energię elektryczną w ościennych samorządach. Nie czas dzisiaj przytaczać dane, bo nie chcę tutaj mówić o konkretnych przypadkach, bo bywa w różnych sytuacjach różnie, ale generalnie są wzrosty i to znaczące kosztów energii elektrycznej. O gazie wszyscy wiemy, wzrosty kosztów zakupu opału węgla, ekogroszku, który również dotyczy naszych obiektów. I braku tego ekogroszku na rynku chociażby, to jest niepokój i to są ryzyka, ale myślę, że krok po kroku będziemy je pokonywali. Natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy to, co Państwo zabezpieczyliście, czy zabezpieczycie na nasz wniosek w uzupełnieniu wydatków bieżących, czy to wystarczy, ponieważ dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie się kształtowała polityka cenowa głównie nośników energii. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o inne kwestie, to staramy się, aby dostosowywać zakres wydatków do tego, co mamy zaplanowane, a jeśli to jest możliwe, nie wydawać w wielu działaniach. Oczywiście nie wszystkich tych wydatków da się uniknąć. Bardzo się cieszymy, że realizujemy program Cyfrowa Gmina. Staliśmy na początku roku przed bardzo dużym problemem modernizacji, wymiany sprzętu komputerowego. Komputery, serwery, drukarki mają to do siebie, że zużywają się nie tylko technicznie, ale przede wszystkim zużywają się technologicznie, zużywają się w ten sposób, że
szybciej się starzeją w zakresie niedostosowania do kolejnych pojawiających się nowych programów, które mają wyższe wymagania, jeśli chodzi o sprzęt. I to powodowało, że z wielką troską zastanawialiśmy się, jak sobie z tym poradzimy. I naprzeciwko temu wyszedł nam program unijny realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, Cyfrowa Gmina. To nas ratuje, bo to jest kwota, która będzie około 900 tysięcy złotych, szanowni państwo. Olbrzymie pieniądze. Z drugiej strony bardzo się cieszymy, że możemy realizować tak ważną również w tym czasie politykę społeczną, związaną chociażby z okresem popandemicznym. I można dyskutować, ale z pewnymi faktami się nie da dyskutować. Pandemia odcisnęła na nas wszystkich, tak jak wspomniałem, skutek, głównie społeczny. I tutaj realizacja w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych województwa kujawsko-pomorskiego, Centrum Akceptacji Społecznej przy ulicy Gimnazjalnej ze środków unijnych samorządu województwa jest strzałem w dziesiątkę. My poprzez działania Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy mogli skuteczniej trafiać, ale również dawać lepszą ofertę dla wszystkich środowisk naszego społeczeństwa, od dzieci po najstarszych, celnie trafiając w potrzeby. To są rzeczy nie do przecenienia. Szanowni państwo, no cóż, chciałoby się, żeby inflacja się zatrzymała i żeby spadała, żebyśmy mogli zaplanować czy planować nasze dochody i wydatki w taki sposób, żeby to, co zaplanujemy, mogło wystarczyć. Dzisiaj widzimy, że ten proces stał się procesem trudno przewidywalnym. Można szacować, ale trudno przewidzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako kolejny proszę bardzo pan radny Antoni Żygowski. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panie burmistrzu, panie sekretarzu, zaproszeni goście. Raport moim zdaniem został wykonany dosyć schludnie, ładnie i czytelnie, choć w jednym miejscu, w którym sam później wskażę, sam dokonałbym zmiany. Statystyka w poszczególnych działach zasługuje na uwagę. Jest widoczna i czytelna. Odniosę się teraz do wybranych przez siebie poszczególnych problemów, działów ujętych w raporcie. Na samym początku mam pytanie, na które już pan Daniel Kończak zwrócił uwagę i pan sekretarz też wspomniał troszkę, ale zadam je, żeby może pan sekretarz coś więcej mógłby powiedzieć. Kto przygotował i sporządził raport oraz jaki koszt poniosła gmina na jego stworzenie? Czy posiłkowano się firmami zewnętrznymi? Na początkowych stronach raportu można zobaczyć przedstawionych danych i kontakt do radnych, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców. Z pewnością będzie to ułatwienie dla społeczeństwa. Zabrakło mi w tym miejscu jakiejkolwiek informacji na temat działań samorządów. Na temat działań sołtysów, sołectw mamy informacje. Zwróciłem uwagę także w dziale obsługi mieszkańców na stronie 20 w raportu na ilość wpływu pism do urzędu drogą tradycyjną i elektroniczną. To jest ponad 1500 więcej niż w roku poprzednim. W dziale mieszkańcy na stronie 33-46 można zobaczyć statystykę ludności w naszej gminie. Od kilku już lat nasza gmina notuje spadek zamieszkania na naszym terenie. W zeszłym roku ubyło z naszej gminy 363 mieszkańców.
Pytanie do pana burmistrza w tym temacie. Co zamierza pan burmistrz w tym temacie zrobić? W jaki sposób, jakimi działaniami chce pan burmistrz zatrzymać głównie młodych ludzi w naszym mieście, w naszej gminie? W dziale budżet gminy jest ukazany czytelnie w tabelkach, w kategoriach newralgicznych, jakim jest dochód, wydatki czy zadłużenie. Uwagę szczególną zwróciłem na tabelkę z zestawieniem wskaźnik zadłużenia czy zestawienie zadłużenia z dochodami 2014-2021. I tutaj ta uwaga. W przyszłości można byłoby dokonać pod takimi tabelkami podpisy o większej czcionce, bo podejrzewam, że mieszkańcy czy czytelnicy, którzy będą czytać, będą mieli problemy z odczytaniem. A dlaczego na to zwróciłem uwagę? Dlatego, że gmina w 2021 roku po raz pierwszy od wielu lat odznaczyła, stwierdzono po bilansie spadek zadłużenia naszej gminy. Po raz pierwszy od kilku lat. Z tej tabelki to ładnie wynika. Czy taka dobra, pozytywna informacja dla naszej gminy nie powinna być bardziej wyeksponowana? W dziale polityka mieszkaniowa na uwagę zasługuje rozdział budowa nowych mieszkań na stronie 78. Budowa mieszkań w programie Mieszkanie Plus zasługuje na uwagę moim zdaniem chyba wszystkich. Gratuluję organizatorom raportu wyboru zdjęcia na okładce. Teraz już wiem panu Karolowi Malińskiemu. Po lekturze raportu na stronie 86-105 chyba już teraz nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że Straż Miejska w naszym mieście jest potrzebna i co najważniejsze sprawdziła się w trudnych czasach covidowych. Zwróciłem także uwagę na dział sport, strona 118. Pomimo życia w naszej pandemii, w czasach naszej pandemii, powołana została spółka Nakielski Sport, która jest 100% udziałem gmina. Spółka ta może pochwalić się bardzo dużą ilością zorganizowanych imprez sportowych dla mieszkańców. Zresztą nasz sport nakielski jest widoczny nie tylko w naszej gminie, powiecie czy województwie, czy nawet w kraju, ale także poza granicami kraju. I tutaj pytanie do pana burmistrza. Na kiedy planuje się zakończyć inwestycje na nakielskim boisku? My radni mniej więcej orientujemy się i wiemy, ale społeczeństwo już niekoniecznie. W dziale kultura na stronie 138, pomimo trudnego życia w pandemii, gminne placówki kulturalne, jakimi jest NOK, Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, mają się czym pochwalić ze swojej działalności w 2021 roku. Chociaż w zestawieniu, w raporcie, nie wiem dlaczego, zapomniano o Radiu NAKU. W tym miejscu tak czy inaczej chciałbym podziękować dyrektorom i pracownikom za działania na rzecz szerzenia kultury w naszym społeczeństwie. A doskonale wiemy, jak kultura wygląda w naszym codziennym życiu. Odnośnie kultury, troszeczkę nie z raportu, a z doświadczenia bieżącego roku, chciałbym podziękować organizatorom, to jest Radzie Rodziców i Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, za zorganizowanie koncertu majowego w Paterku. Z kulturą sami wiemy, jak jest. Atmosferę tamtego spotkania do dzisiaj mam w uszach i w pamięci. Dziękuję tutaj naszej koleżance, pani radnej Annie Karolczak i panu radnemu Zdzisławowi Sel za, jak to było określone, za determinację i bardzo, bardzo duży wkład w organizację tego przedsięwzięcia. Ostatni punkt, na który zwróciłem uwagę w raporcie, to jest dział pomoc społeczna, strona 158-167. Zwróciłem uwagę na punkt, który przedstawia dzienny dom pobytu Seniora Plus.
Jeżeli ktoś zagłębi się choć troszeczkę w działalność i funkcjonowanie tej placówki, odwiedzi ją w czasie zwykłym, a więc nie podczas uroczystości, tylko tak na co dzień, to będzie mógł stwierdzić, że jest ona potrzebna w naszym społeczeństwie, pozytywnie funkcjonuje i wspiera osoby starsze na różnych płaszczyznach. Moim zdaniem jest to jedna z tych decyzji radnych i pana burmistrza, którą podjęliśmy w minionych latach, która zasługuje na uwagę i dalsze działania w gminie naszej. Jest to działanie na rzecz osób, które często same sobie nie mogą już pomóc. Kiedyś te starsze osoby pomagały innym. Dzisiaj my jesteśmy, według mnie, zobowiązani do zadbania o ich godziwą przyszłość w ramach wzajemności pokoleniowej. Tutaj w tym temacie mam pytanie do pana burmistrza. Czy gmina w swoich staraniach planuje w przyszłości otworzyć podobne placówki? I na sam koniec. Ktoś z pracowników naszej gminy kiedyś powiedział: ale ja nie potrafię niczego innego robić, jak tylko pomagać innym ludziom, szczególnie tym, którzy nie potrafią sami sobie pomóc. Niech te słowa będą dla nas mottem do działania w naszym samorządzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, szanowny panie radny. Jeśli chodzi o koszty, które ponieśliśmy, a o których już wcześniej tutaj wspomniał również pan radny Daniel Kończak, to nie było to 50 tysięcy, jak pan mówił, bo nawet o tych kwotach nie słyszałem, że takie są ponoszone przez niektóre inne samorządy. U nas to kwota papieru, tuszu, 1800 zł zostało to oszacowane, jeśli chodzi o koszty związane z przygotowaniem tego dokumentu. Przyjmuję uwagę dotyczącą zawarcia w przyszłorocznym raporcie sprawozdań z działań samorządów mieszkańców. Taka informacja się pojawi. Mówimy o samorządach miejskich. Jeśli chodzi o kwestie związane ze spadkiem ilości ludności, szanowni państwo, to nie jest takie proste, ponieważ my dane przedstawiamy na podstawie twardej ewidencji, na podstawie ewidencji zameldowań adresowej i tak dalej. Natomiast dzisiaj nie ma do końca takiego obowiązku i bardzo wiele osób nie melduje się, czy przebywa tutaj, również na terenie naszej gminy, bez meldunku. I tak się dzieje w całym kraju. Ta wewnętrzna migracja ludności występuje. To są procesy dynamiczne. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na wskaźnik inny niepokojący. Spadek ludności niewątpliwie jest, ale głównie wynika on, jak państwo to śledziliście, również to sobie prześledziłem, corocznej niekorzystnej różnicy osób umierających na rzecz nowych urodzeń. Niestety to się pogłębia. To się pogłębia. Mamy spadek urodzeń, a mamy wzrost odejść. I tutaj, proszę państwa, to jest problem nie tylko naszej gminy, to jest problem nie tylko naszego kraju, to jest problem Europy. Bo jeśli spojrzymy na świat, to na świecie ludności przybywa. Ale w krajach Europy, czy starej Europy, jak to niektórzy mówią, ludności ubywa. Czyli mamy taki wskaźnik tutaj ujemny. Szanowni państwo, natomiast to, co robimy i to, na co zwrócił pan radny, to przede wszystkim starajmy się, tak jak do tej pory, tworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby u nas młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, żeby u nas mieszkańcy, rodziny chciały mieszkać, bo to jest ważne. I
to, co się dzieje w tych wszystkich działaniach inwestycyjnych, tak jak Pan powiedział, zaraz się do tego odniosę, związanych z kulturą, sportem naszych, tych, które realizujemy i tych planowanych, ma tworzyć ofertę. Ma tworzyć ofertę weekendową, ma tworzyć ofertę edukacyjną, ma tworzyć ofertę kulturalną, sportową. Dodatkiem albo inaczej, fundamentem tego wszystkiego jest możliwość zamieszkania. I na tyle, na ile warunki ekonomiczne, prawne w naszym kraju pozwalają, włączamy się w to. Czy poprzez budownictwo, które się u nas odrodziło, może tego nie widzimy, deweloperskie, bardzo ważne, proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach w Nakle prywatne podmioty rozpoczęły budowę budynków mieszkalnych. Coś, czego wcześniej przez wiele lat nie było. To jest niezwykle ważne. To jest jeden segment. Drugi segment budownictwa mieszkaniowego to budownictwo jednorodzinne, prywatne. Dzisiaj może troszeczkę czy trochę będzie to trudniejsze ze względów sytuacji na rynku materiałów budowlanych, na rynku finansowym. To zresztą dotyczy to całego segmentu. Trzeci filar, proszę zwrócić uwagę, Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych, nasza spółka buduje mieszkania. Kolejne. Występ wcześniej, dzisiaj Nakło. I ma w planach następne, chcę powiedzieć, ale wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie się kształtowało na rynku. I kolejny segment, proszę zwrócić uwagę, że u nas jest spółka, bardzo duża spółka, to nie jest bez przyczyny, która rozpoczęła budowę całego osiedla domów jednorodzinnych w różnej formie. To się już rozpoczęło. Kolejny deweloper, tym razem nie budownictwo pod tytułem budynki wielorodzinne, ale budynki jednorodzinne, dwurodzinne czy czterolokalowe, w zależności od tego, jakie tam będą potrzeby. I kolejny segment, w którym my uczestniczymy, jesteśmy współrealizatorem i potem beneficjentem, to 190 mieszkań w ramach programu, rządowego programu Mieszkanie Plus. To ma pomóc, żeby po pierwsze rodziny, które powstają czy są, miały dobre warunki, możliwość przede wszystkim skorzystania z mieszkań, a po wtóre na pewno, i o czym też Państwo dyskutowaliście już niejednokrotnie na komisjach, również ma na celu, żeby przyciągać do Nakła mieszkańców z zewnątrz, żeby nasza oferta była ofertą atrakcyjnego miasta, atrakcyjnej gminy. Stadion będzie zgodnie z harmonogramem oddany w czerwcu przyszłego roku do użytku na stulecie, na jubileusz stulecia Klubu Czarnych Nakło. Pytał Pan o placówki opieki społecznej. Proszę Państwa, to bardzo trudny problem. My mamy przygotowany projekt, nawet złożony wniosek o kolejny dom takiej opieki wytchnieniowej, już nie tylko dziennego pobytu, jak wiecie. Natomiast w dzisiejszych uwarunkowaniach ekonomicznych na pewno, jeśli taki projekt miałby być realizowany, to będziemy się bardzo mocno zastanawiali, jak taka placówka będzie miała funkcjonować po oddaniu do użytku. Bowiem funkcjonowanie takich placówek jest wydatkiem bieżącym gminy. Ja bardzo bym chciał, żeby to było możliwe. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, i to mówią, to wszyscy tak rozmawiamy, wójtowie, burmistrzowie. Wydatki bieżące dzisiaj muszą być, tak jak powiedziałem wcześniej, pod bardzo ścisłą naszą kontrolą, bo one muszą się równoważyć z dochodami bieżącymi. My do tej pory nigdy nie wzięliśmy żadnej złotówki obligacji, żadnego kredytu na wydatki bieżące, podkreślam. My, jeśli wspieramy się środkami
obligacji czy kredytów, a u nas obligacji najczęściej, to było to związane z budowaniem lepszej przyszłości, czyli z wydatkami inwestycyjnymi, z poprawą funkcjonowania naszego miasta i naszej gminy. Natomiast najważniejsze, czy bardzo ważne kryterium prawidłowego funkcjonowania to jest równowaga między wydatkami i dochodami bieżącymi. I tutaj musimy być bardzo roztropni w obecnym czasie niepewności finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Monika Młynarczyk, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście, radiosłuchacze, internauci. Po raz kolejny udało się stworzyć przystępny, nowoczesny dokument, który wskazuje najważniejsze działania i inwestycje realizowane w 2021 roku. Doceniam te działania, gdyż były realizowane w trudnym czasie pandemii, w czasie rosnącej inflacji i znacznego wzrostu kosztów bieżących. Moją uwagę zwróciły szczególnie działania proekologiczne realizowane przez gminę. Procesy zachodzące między środowiskiem społecznym a przyrodniczym coraz mocniej na siebie oddziaływują i wymuszają na samorządach aktywne działania związane z walką ze smogiem, zagospodarowaniem odpadów czy adaptacją miast do zmian klimatycznych. Gratuluję wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację tego dokumentu za rzetelne opracowanie materiałów, a panu burmistrzowi gratuluję dobrego zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jan Światłowski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni, radiosłuchacze, szanowni państwo. Jesteśmy w punkcie, tutaj debata nad raportem o stanie gminy. Jeżeli zajrzymy do tego dokumentu tutaj zaraz na pierwszej stronie, no to mamy, że tak powiem, w tej preambule napisane, że raport jest po to, żeby w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania, kontrolowania niektórych organów publicznych. Czyli ustawodawca rozumiał to tak, że jeżeli taki raport będzie co roku przedstawiany, no to w takim razie, że tak powiem, może nie zmobilizuje, ale będą mieszkańcy mieli do tego wgląd, no bo tak to się dzieje, że on jest wcześniej publikowany na stronach tutaj gminy. Każdy może do tego zajrzeć, może przeczytać, może się zapoznać i może wziąć udział w debacie. No jeżeli tego nie ma, no to można tylko pogratulować burmistrzowi, że raport jest na tyle czytelny i wyczerpujący, że po prostu wszystko jasne, zrozumiałe, no bo oczywiście nie dopuszczamy tu do myśli takiej, że ludzie się po prostu tym nie interesują, co się dzieje w gminie, bo przecież tak nie jest. Rzeczywiście raport moim zdaniem, no jak i poprzednie, bardzo solidnie przygotowany, zwłaszcza no pokazane te różne działania naszych tutaj instytucji, myślę tutaj o Domu Kultury, o NOK-u, o muzeum, o sporcie na Kielskim, zwłaszcza w tym okresie właśnie tutaj pandemii, bo przecież też byliśmy pewnie wszyscy świadkami, jak w tym okresie właśnie pandemii, no w telewizji naszej, tej tutaj bydgoskiej regionalnej, miło było zobaczyć audycje przygotowane przez Nakielski Ośrodek Kultury. Było miło zobaczyć lekcje muzealne przygotowane przez nasze muzeum właśnie po to, żeby ta szeroko rozumiana kultura w okresie pandemii mogła docierać. No, mógłbym tutaj też mówić sporo na temat tego raportu, ale pewnie przecież tu nie w tym rzecz. Czego mnie tutaj brakuje, o czym pan burmistrz wspomniał teraz między innymi, żeby w tym, tam zwłaszcza w tych inwestycjach czy w budżecie, no zwłaszcza chodzi tutaj o inwestycje, żeby pokazać również wysiłek, wielki wysiłek nas tutaj Rady Miejskiej, pana burmistrza gminy właśnie w realizacji inwestycji. To co pan burmistrz użył tutaj słowa dołożyć, tak, dołożyć do inwestycji, bo
w obiegowej takiej opinii, jeżeli my słyszymy, no to wszędzie słyszymy, że no tak, to mamy pieniądze, tu wam Unia daje, tu wam daje środki krajowe, no to w takim razie to skąd to zadłużenie się wzięło, tak? No to nie jest tak, proszę Państwa, i bardzo dobrze, że Pan Burmistrz o tym powiedział i dobrze by było w kolejnym raporcie rozgraniczyć to, że tyle oczywiście na inwestycje dostajemy środków, czy tam tych unijnych, czy tutaj krajowych, no ale musimy do tego dołożyć również środki własne, bo przecież to, co też tutaj Pan Burmistrz powiedział, to nie jest tak, że te obligacje i to wszystko idą tylko i wyłącznie na wsparcie inwestycji, natomiast absolutnie nie idą na wydatki bieżące. Tutaj, tak? Dziękuję. Tyle może. Dziękuję bardzo. I pan radny Dariusz Domek, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Ja myślę, że przedstawiony raport o stanie gminy jest dobrym kompendium wiedzy o gminie Nakło za 2021 rok, sporządzonym w atrakcyjnej, przystępnej formie i za przygotowanie tego raportu jego twórcom chciałbym podziękować. Na co ja zwróciłem szczególną uwagę w tym raporcie? Na rozdział pod tytułem Budowa nowych mieszkań. Tutaj już pan burmistrz dużo o tych inicjatywach powiedział, o budowie mieszkań zarówno z sektora prywatnego, jak i z inicjatywy gminy. Tu przy okazji trwała realizacja budowy osiedla mieszkaniowego i w wyniku realizacji powyższych inwestycji w Nakle w ciągu 2 lat powstanie 300 nowych mieszkań przeznaczonych zarówno na sprzedaż, jak i wynajem. Uważam, że powyższe działanie ma pozytywny wpływ na sytuację mieszkaniową i społeczną, a także pośrednio na rozwój gospodarczy gminy. Tutaj przy tym temacie no, warto zwrócić również uwagę na problem, który zaczyna się coraz mocniej uwidaczniać. Chodzi o starą substancję mieszkaniową zasobu komunalnego gminy, na którą samorząd gminy łoży coraz większe nakłady finansowe i myślę, że w najbliższym czasie będzie to problem, który samorząd gminny będzie musiał rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji w ramach debaty nad naszym raportem? Nie widzę więcej zgłoszeń, a więc no, przyjmuję, że dyskusja i ożywiona na komisjach i dzisiaj tutaj te głosy, które się pojawiły w tym punkcie, jakby wyczerpują tutaj te uwagi, tak, i wskazówki o oceny dotyczące raportu. No i Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, więc przechodzimy do punktu oznaczonego w porządku jako punkt 4c, czyli podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią wotum zaufania. Ja pozwolę sobie odczytać projekt uchwały, podstawę prawną pominę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią wotum zaufania. Paragraf pierwszy. W związku z przedstawionym raportem o stanie gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok udziela się wotum zaufania burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych ma uwagi bądź pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo panie burmistrzu, gratuluję. Rada Miejska udzieliła jednogłośnie wotum zaufania.
Przechodzimy dalej, bo ważnych punktów dzisiaj mamy sporo, a więc punkt piąty, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok i ten punkt 5a, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok i bardzo proszę panią dyrektor Hannę Kozłowską o przedstawienie sprawozdania. Przewodniczący, Wysoka Rado. Postępowanie absolutoryjne inicjuje wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium burmistrzowi. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia gminy i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na podstawie zebranych materiałów komisja rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez burmistrza decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji, od wojewody kujawsko-pomorskiego, uchwał sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 47 197 150 zł i 55 groszy oraz zmniejszono o 34 292 310 zł i 55 groszy. Po zmianie plan dochodów na koniec 2021 roku wynosił 173 161 439 zł 80 groszy. To jest więcej o kwotę 12 904 840 zł od przyjętego planu w uchwale w grudniu 2020 roku. Za rok 2021 dochody wykonano w wysokości 182 710 558 zł 1 grosz, co stanowi 105,5% zakładanego planu. W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne 46,4%, dotacje na realizację zadań zleconych i własnych oraz na podstawie porozumień 30,3%, natomiast subwencje z budżetu państwa to udział 23,3%. Plan wydatków natomiast uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią 17 grudnia 2020 roku wynosił 169 106 599 zł 80 groszy. W okresie sprawozdawczym dokonano zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia planu wydatków i ostatecznie końcowy plan wzrósł o kwotę 10 435 305 zł 92 grosze i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 179 541 905 zł 72 grosze, a zrealizowany został w wysokości 170 766 130 zł 6 groszy. Wydatki budżetu obejmowały wydatki bieżące w wysokości 149 962 972 zł 69 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 20 803 157 zł 37 groszy. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 6 380 465 zł 92 grosze były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 milionów zł, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 186 465 zł 92 grosze oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 1 194 000. Faktyczny wynik budżetu dodatni w wysokości 11 944 427 zł 95 groszy, różniący się od planowanego deficytu, wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach.
Wykonane wydatki bieżące wynosiły 149 962 972 zł 69 groszy. Natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 169 519 891 zł 62 grosze. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 19 556 918 zł 93 grosze. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków, w tym podatku VAT, jak również skutków finansowych przyjęcia pod koniec roku dwóch informacji ministra finansów 29 października oraz 9 listopada dotyczących uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy Nakło nad Notecią. Z uwagi na negatywne skutki pandemii w 2021 roku gmina Nakło nad Notecią na bieżąco monitorowała strukturę dochodów, zwłaszcza bieżących. Szczególnie istotne były wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tak zwany PIT i CIT. Nie bez znaczenia był bieżący monitoring realizowanych dochodów. Mniejsze wpływy powodowały konieczność przeszacowania struktury wydatków bieżących i majątkowych oraz zwiększyły poziom zadłużenia gminy. Ponadto brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych, który wzrost spowodował w konsekwencji większe wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. Ocena wspólnych założeń po stronie dochodów została wykonana w wysokości 105,5%, natomiast po stronie wydatków w wysokości 95%. Zrealizowane wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne to wskaźnik 98%. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na przestrzeni lat 2021 i 2038 średnio zawiera bufor bezpieczeństwa na poziomie 16%. Natomiast w krótkim okresie, czyli do roku 2024, wynosi 9%. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w wymienionym artykule 242, powiększona o nadwyżkę budżetową z kwoty 23 579 889 zł 39 groszy dla roku 2020 wzrosła do kwoty 32 446 95 zł 20 groszy w roku 2021. Stopień zrealizowanego budżetu z punktu finansowego jest oceniany bardzo dobrze, co potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uzyskane wskaźniki zamieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Ostateczna ocena realizacji budżetu należy do Wysokiej Rady i zostanie wyrażona poprzez wynik głosowania w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście to sprawozdanie w całości było przedstawione Państwu radnym. Czy w tym momencie są jakieś pytania? Nie widzę, a więc bardzo proszę o przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Panie Przewodniczący, jeszcze sprawozdanie finansowe. Przepraszam, tak, przepraszam, oczywiście, tak jest, przepraszam, mój błąd już tutaj. Chyba już chciałem trochę przyspieszyć jak najbardziej punkt, no nie da się, punkt 5b, przedstawienie sprawozdania finansowego. Oczywiście, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dane dotyczące sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego. Bilans prezentuje syntetyczne, dwustronne, wartościowe zestawienie aktywów i pasywów według stanu na dzień rozpoczynający i kończący ostatni rok obrotowy. W ustawie o rachunkowości określone zostały metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz wzór bilansu, rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów zysków i strat
oraz obciążeń związanych z uzyskaniem przychodów, czyli podatków i opłat. Rachunek zysków i strat jest narzędziem ustalania wyniku finansowego oraz porównanie przychodów i kosztów, a także zestawieniem prezentującym wynik finansowy w danym okresie obrotowym. Dzięki tym informacjom w tym elemencie sprawozdania możemy określić, czy działalność jednostki w ciągu okresu była rentowna. Zestawienie zmian w kapitale zawiera informacje o stanie funduszy własnych na początek roku obrotowego, ich zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego. Bilans wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 36 892 111 zł 49 groszy oraz stan środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w wysokości 32 374 277 zł 42 groszy. Natomiast bilans jednostki budżetowej, tak zwany jednostkowy, sporządzony na koniec 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 377 090 135 zł 4 grosze. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazuje zysk netto w wysokości 32 061 332 zł 73 grosze. Stan środków pieniężnych w wysokości 2 206 407 zł 56 groszy. Zestawienie zmian funduszu jednostki w ubiegłym roku obrotowym wykazuje zwiększenie stanu funduszu o kwotę 10 532 394 złote 93 grosze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do tego sprawozdania są jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc teraz przechodzimy do punktu oznaczonego jako C, przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Nakło nad Notecią. I tu bardzo proszę panią kierownik referatu, panią Kamilę Król, o przedstawienie tego sprawozdania. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z artykułem 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych opracowano informację o stanie mienia komunalnego gminy Nakło nad Notecią. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji. Gmina Nakło nad Notecią posiada majątek finansowy w kwocie 49 827 500 zł w postaci następujących wniesionych udziałów. 12 udziałów po 100 tysięcy każdy o wartości łącznej 1 200 tysięcy wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy. 5 718 udziałów po 1000 zł każdy o wartości łącznej 5 718 tysięcy wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie. 68 683 udziały po 500 zł każdy o wartości łącznej 34 341 500 zł wniesione do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. 6 311 udziałów po 500 zł każdy o wartości łącznej 3 155 500 zł wniesionych do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią. 200 udziałów po 500 zł każdy o wartości 100 000 zł wniesionych do spółki z o.o. Nakielski Sport w Nakle nad Notecią. 10 udziałów po 530 zł każdy o wartości 5 300 zł wniesionych do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. 1 udział o wartości 10 000 zł wniesiony do Spółdzielni Socjalnej Noteć w Nakle nad Notecią. 22 972 udziały po 100 zł każdy o wartości 2 297 200 zł wniesione do MDR Nakło nad Notecią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 60 000 udziałów po 50 zł wniesionych do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bydgoski. Gmina Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku jest właścicielem 742,8728 hektara gruntów
o wartości 46 736 258 zł i 63 grosze. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku uległa zwiększeniu o 1 536 469 zł i 52 grosze. Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w 2021 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 3 374 173 zł 24 grosze z wpływów. Zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności, z użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmy i dzierżawy składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także ze sprzedaży składników majątkowych. Wartość końcowa mienia komunalnego na koniec roku 2021 roku wyniosła 364 745 680 zł i 1 grosz. Jest większa w stosunku do roku 2020 o kwotę 26 196 393 zł i 41 groszy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za przedstawienie tej informacji i punkt kolejny oznaczony w porządku jako punkt 5D to jest przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Pozwolę sobie przedstawić Państwu tę uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Podstawę prawną pominę. Skład orzekający numer 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodniczący pan Krzysztof Olczak, członkowie pan Andrzej Tatkowski i pan Dariusz Trzciński uchwalił co następuje. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych burmistrz Nakła nad Notecią przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 30 marca 2022 roku zarządzenie z 29 marca 2022 roku, do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok oraz informacje o stanie mienia gminy. Dalej określone jako sprawozdanie. Skład orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 17 grudnia 2020 roku, a także przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nakło nad Notecią. Dokonując sprawozdania, analizy sprawozdania, skład orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z ustawy, zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz uchwałą budżetową gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z analizy sprawozdań wynika, że w 2021 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 182 710 558 zł 1 grosz, co stanowi 105,5% planu. Zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę 169 519 891 zł 62 grosze, czyli 106,6% planu. Natomiast dochody majątkowe 13 190 666 zł 39 groszy, to jest 93,2% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej gmina otrzymała środki w wysokości 6 189 311 zł. To jest 88,7% wielkości planowanych. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego wyniosły 9 801 402 zł 42 grosze, to jest 98% planu. Najważniejszym źródłem dochodów gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku były dochody własne w kwocie 71 158 134 zł 50 groszy, co stanowi 38,9% dochodów ogółem. Kolejnym pod względem wysokości wpływów źródłem dochodów były dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, inwestycje w wysokości 69
69 milionów 11 717 zł 51 groszy, to jest 37,8% dochodów ogółem. Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości 42 540 706 zł, to jest 23,3% dochodów ogółem. Wśród dochodów własnych najważniejszym źródłem wpływów były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 30 milionów 628 509 zł, to jest 16,8% zrealizowanych dochodów ogółem oraz podatek od nieruchomości w wysokości 17 814 924 zł 4 grosze, to jest 9,8% zrealizowanych dochodów ogółem. Na koniec 2021 roku zaległości budżetowe wykazane w sprawozdaniu oznaczonym symbolem RB27S wyniosły 8 232 374 zł 92 grosze. To jest 4,5% w odniesieniu do dochodów ogółem i spadły w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 388 780 zł 55 groszy. W sprawozdaniu przedstawiono podejmowane działania windykacyjne związane z likwidacją zaległości. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem RB PDP 332 926 zł, to jest 0,2% w relacji do wykonanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 170 766 130 zł 6 groszy, to jest 95,1% planu. Wydatki bieżące stanowią 149 962 972 zł 69 groszy, to jest 87,8% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 20 803 157 zł i 37 groszy, to jest 12,2% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków bieżących stanowi 94,7% ich planu, a wydatków majątkowych 98,4% planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 134 902 zł 35 groszy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 51 420 839 zł 30 groszy oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 30 474 167 zł 11 groszy. Wykonanie wydatków inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, co przedstawiono w sprawozdaniu opisowym. Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków. W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu. Przedłożone sprawozdanie opisowe spełnia również wymogi artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. Ze sprawozdania wynika, że gmina wykonała dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 738 783 zł 92 grosze oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 79 333 zł 80 groszy. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 769 515 zł 30 groszy. Wykonanie dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosło 7 788 046 zł 52 grosze. Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano w 2021 roku kwotę 7 697 609 zł i 9 groszy. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 80 934,20 zł, natomiast na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano 76 208,84 zł. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki, jakie mają być z nich sfinansowane. W następnym roku budżetowym należy zaplanować jako przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych. Przychody z tego źródła należy zaklasyfikować zgodnie z treścią załącznika nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 roku. W paragrafie 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jednocześnie w roku budżetowym 2022 przedmiotowe przychody należy zaplanować i wydatkować na te zadania, które określają przepisy szczególne. Fundusz sołecki zrealizowano w kwocie 604 461,99 zł, 99 groszy, to jest 97,8% w stosunku do planu. Z danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych oraz sprawozdaniu opisowym wynika, że gmina spełniła wymóg określony w artykule 242
Ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Różnica między bieżącymi dochodami a wydatkami wynosi 19 556 918 zł 93 groszy. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Nakłona Notecią na 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 11 944 427 zł 95 groszy przy planowanym deficycie w wysokości 6 380 465 zł 92 grosze. Gmina zrealizowała przychody ogółem w wysokości 17 889 176 zł 27 groszy, w tym z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 milionów złotych. Wolnych środków w kwocie 12 702 710 zł 35 groszy oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 186 465 zł 92 groszy. Organ wykonawczy uzyskał stosowną opinię dotyczącą możliwości wykupu emitowanych obligacji. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyniosły 5 715 473 zł 4 grosze. To jest 100% planu w całości z tytułu spłat zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. Zjawiskiem negatywnym jest wystąpienie na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań wymagalnych w Samorządowej Instytucji Kultury na Kielskim Ośrodku Kultury na kwotę 689 zł. Jak wskazano w sprawozdaniu, powyższe zobowiązania zostały niezwłocznie uregulowane. Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku łącznie z kwotą zobowiązań samorządowych osób prawnych wyniosło 83 535 274 zł 8 groszy, co stanowi 45,7% w realizacji do wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada z tego tytułu zobowiązań. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w ustawie o finansach publicznych w artykule 267 ust. 1 punkt 3. W sprawozdaniu odniesiono się także do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący dla burmistrza. Skład orzekający ocenia, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nakłona nad Notecią za 2021 rok jest zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego zaopiniowane jak w sentencji podpisał pan Krzysztof Olczak, przewodniczący składu orzekającego. Dziękuję i kolejny punkt to jest przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią o wykonaniu budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok i bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Ryszarda Kubiaka o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado, zaproszeni goście, drodzy radiosłuchacze. Przedstawiam opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią o wykonaniu budżetu gminy Nakło za 2021 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z wykonania budżetu tejże gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy, opinii składu orzekającego numer 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią i skarbnika miasta i gminy, a następnie stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 173 161 439 zł i 80 groszy. Dochody wykonano w kwocie 182 710 558 zł 1 grosz, co stanowi 105,51% planu. W tym planowane dochody własne na kwotę 75 074 046 zł i 68 groszy wykonano w kwocie 84 763 986 zł 50 groszy,
co stanowi 112,1%. Planowane dochody majątkowe w wysokości 13 996 526 zł i 42 grosze wykonano w wysokości 13 039 445 zł i 75 groszy, co stanowi 93,16% planu. Subwencje i dotacje zostały zrealizowane w blisko 100%. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 179 541 905 zł i 72 grosze. Wydatki zrealizowano w kwocie 170 766 130 zł i 6 groszy, co stanowi 95,11% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 21 146 251 zł, co stanowiło 11,78% ogółu planu wydatków. Wydatkowano natomiast kwotę 20 803 157 zł i 37 złotego, co stanowi 98,38% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 158 395 634 zł i 71 groszy. Zrealizowano natomiast wydatki w kwocie 149 962 972 zł i 69 groszy, co stanowi 94,68% ogółu planu. Z powyższej kwoty 67,5% stanowiły wydatki na zadania własne. Dało to kwotę 115 373 347 zł i 6 groszy. A 32,44% wydatków na zadania zlecone. Dotacje na zadania własne, zlecone według porozumień, wydano kwotę 55 392 783 zł. Planowany deficyt budżetu miasta i gminy w Nakle nad Notecią na koniec 2021 roku wyniósł kwotę 6 380 465 zł i 92 grosze. Źródło sfinansowania deficytu stanowiły przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 milionów złotych, przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 186 465 zł i 92 grosze oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1 194 000 zł. Dane te są zgodne ze sprawozdaniem RB DNDS, czyli sprawozdaniem mówiącym o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Faktyczny wynik budżetu w wysokości plus 11 944
427 zł i 95 groszy, różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Ponadplanowe dochody wyniosły 9 549 118 zł i 21 groszy. Oszczędności w wydatkach wyniosły 8 775 775 złotych i 66 groszy. Ze środków budżetu gminy w roku 2021 spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 126 320 zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosły 1 889 153 zł i 4 grosze. Natomiast wykup papierów wartościowych wyniósł 3 700 000 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego wraz z kosztami nowych emisji w roku 2021 wyniosły 1 134 900 900 zł i 97 groszy. Zadłużenie gminy Nakło nad Notecią na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych wyniosło kwotę 83 534 585 zł i 8 groszy. Z terminem spłaty w 2021 roku i latach następnych, uwzględniając rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych. Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudzień 2021 rok stanowi 45,72%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów w kwocie 134 410 złotych 25 groszy. Od pożyczek 4545 złotych 72 grosze oraz odsetki od papierów dłużnych i obligacji komunalnych w kwocie 910 155 zł. Umowy o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy zgodnie ze sprawozdaniem RBZ samorząd nakielski nie posiadał. Gmina Nakło nad Notecią na 31 grudnia 2021 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań wynikających ze sprawozdania RBZ. Gmina Nakło nad Notecią nie udzieliła poręczeń i gwarancji w roku 2021. W uchwale budżetowej Rada Miejska udzieliła burmistrzowi upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były przez burmistrza wydawanymi zarządzeniami. Rada Miejska udzieliła również upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych, jednak z tego upoważnienia pan burmistrz nie skorzystał. Upoważnienie udzielone przez Radę Miejską do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 tysięcy również nie skorzystano. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 149 962 972 zł i 69 groszy. Natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 169 519 891 zł i 62 grosze.
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 19 556 918 zł i 93 groszy. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków, odzyskanie podatku VAT, jak również skutki finansowe przyjęcia pod koniec roku informacji ministra finansów o symbolu ST3 4751/5 na 2021 z dnia 29 października 2021 roku oraz informacji ministra finansów asygnowane ST3 4751/7 na 2021 z dnia 9 listopada 2021 roku dotyczący uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy Nakło. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 13 190 666 zł i 39 groszy. Natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 20 803 157 zł i 37 groszy. Stan zaległości na koniec 2021 roku wyniósł 8 232 374 zł i 92 grosze. W tym w gospodarce mieszkaniowej 4 315 326 zł i 98 groszy. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w roku 2021 wystawił 3340 sztuk upomnień na łączną kwotę 2 455 709 zł i 23 grosze oraz tytuły wykonawcze w liczbie 805 sztuk w celu przymusowego wyegzekwowania należności gminy na łączną kwotę 517 534 zł 80 groszy. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 w gminie Nakło nad Notecią zostały częściowo wstrzymane administracyjnie postępowania egzekucyjne należności pieniężnych. Komisja rewizyjna nie stwierdziła przekroczenia wydatków bieżących oraz inwestycyjnych w roku 2021. Komisja rewizyjna zwraca uwagę na dodatni bilans w gospodarce dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 90 437 zł i 43 groszy. Wartość końcowa mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi kwotę 364 745 680 zł 1 grosz i obejmuje mienie w ewidencji księgowej ujętej w Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, Nakielskim Ośrodku Kultury, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Informacja o stanie mienia wypełnia postanowienia zawarte w artykule 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Burmistrz miasta i gminy w Nakle nad Notecią, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja Rewizyjna w roku 2021 przeprowadziła 5 kontroli. Pierwsza kontrola dotyczyła celowości i zasadności umorzeń podatkowych. Tematem drugiej kontroli była analiza wpływów podatków i opłat od nieruchomości. Trzecia kontrola dotyczyła KPWiK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nakle, w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 rok. Kolejna kontrola odnosiła się do analizy stanu majątku szkoły w Potulicach. Następna odbyła się w świetlicy w Wieszkach i dotyczyła prawidłowej inwentaryzacji oraz wykorzystywania środków przekazanych w ramach zwykłego zarządu przez sołectwo. Komisja rewizyjna przeprowadziła również szereg innych czynności, badań, ocen i analiz dotyczących budżetu gminy za rok 2020 oraz za pierwsze półrocze 2021 roku. Podczas wszystkich czynności kontrolnych i sprawdzających zwracano szczególną uwagę na prawidłowe wykorzystanie środków publicznych zgodnie z przyjętymi celami, uwzględniając przepisy obowiązującego prawa, a zawarte informacje komisji stanowią odpowiednie wnioski pokontrolne ujęte w protokołach pokontrolnych. Wykonanie budżetu realizowano na podstawie sprawozdań RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych, RB28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RBNDS o nadwyżce lub deficycie, RB50 dotacje i wydatki z zadań zleconych, RB27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, RBUZ o stanie zobowiązań uzupełniające, RBN o stanie należności, RBUN o stanie należności uzupełniające, RBST o stanie środków na rachunkach bankowych, RBPDP o wykonaniu dochodów podatkowych i sprawozdania opisowego. Ponadto komisja analizowała takie zagadnienia jak wydatki w oświacie, zadania inwestycyjne, stopień zadłużenia samorządu nakielskiego, problematykę związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Komisja rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr 11/S z 2022 roku składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2022 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Nakła nad Notecią sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nakło za 2021 rok. Wraz z informacją o stanie mienia gminy, rozpatrując pozytywną opinię Izby w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nakło za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, komisja rewizyjna przychyla się do przedmiotowej opinii Rejonowej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Zdaniem komisji rewizyjnej wyrażonym w przyjętym wniosku powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy w Nakle nad Notecią za 2021 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy za 2020 rok. I tu następują podpisy komisji: Ryszard Kubiak, Antoni Żygowski, Zdzisław Sel. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo za przedstawienie opinii.
I punkt kolejny, dyskusja. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc przechodzimy dalej. Punkt szósty to jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i punkt 6a, przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok. I tu bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana radnego Ryszarda Kubiaka o przedstawienie stanowiska. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Drodzy Radiosłuchacze. Przedstawiam stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok. Komisja w składzie: Ryszard Kubiak, przewodniczący, Antoni Żygowski, członek komisji, Zdzisław Stel, członek komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ujętym w Dzienniku Urzędowym z 2022 roku pod pozycją 559 z późniejszymi zmianami oraz uchwały numer 4/64/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz uchwały numer 34/756 z roku 2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Nakło nad Notecią za 2021 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią o udzielenie dla burmistrza miasta i gminy w Nakle nad Notecią absolutorium za 2021 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta i gminy w Nakle nad Notecią z wykonania budżetu gminy w Nakle nad Notecią za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Nakło nad Notecią, opinii składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią i skarbnika miasta i gminy, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia komisji o wykonanie budżetu stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Wobec powyższego komisja wnioskuje o udzielenie dla burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią absolutorium za 2021 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciw udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Niezwłoczne przekazanie niniejszego wniosku do Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy powierza się przewodniczącemu komisji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo za przedstawienie stanowiska i kolejny punkt 6b,
To jest przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z wykonania budżetu za 2021 rok. Pozwolę sobie przedstawić tę uchwałę. Podstawy prawne pominie skład orzekający numer 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej Bydgoszczy w osobach przewodniczący pan Krzysztof Olczak, członkowie pan Andrzej Tatkowski, pan Dariusz Trzciński uchwalił, co następuje. Zaopiniować pozytywnie z uwagą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią z wykonania budżetu za 2021 rok. Uzasadnienie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przesłał do Regionalnej Izby Rachunkowej w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Nakle nad Notecią z wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek wpłynął do Izby w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował powyższy wniosek oraz opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią o wykonaniu budżetu gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok, stanowiącą załącznik do wniosku. Z przedłożonych materiałów wynika, że Komisja Rewizyjna nad zaopiniowaniem wniosku pracowała na posiedzeniu, które odbyła w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Przy opiniowaniu wniosku skład orzekający uwzględnił również uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. I tu są te uchwały wymienione w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Ponadto skład orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez burmistrza w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi, sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok. Sprawozdanie to skład orzekający ocenił pozytywnie. Zgodnie z wymogiem artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, w tym o tym sprawozdaniu oraz informacje o stanie mienia gminy. Skład orzekający zwraca uwagę, że z przedłożonych do zaopiniowania materiałów nie wynika, czy komisja, obradując nad wnioskiem absolutoryjnym, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym miasta i gminy. Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku absolutoryjnego oraz w treści załączonej do wniosku opinii, komisja rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinię składu orzekającego numer 1 Regionalnej Izby Rachunkowej o tym sprawozdaniu oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień burmistrza i skarbnika miasta i gminy Nakło nad Notecią. Uwagę na powyższe skład orzekający zwracał także, wyrażając opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącym wykonania budżetu za 2020 rok. W przedłożonych do zaopiniowania materiałach wskazano, jakie inne dokumenty oraz zagadnienia związane z wykonywaniem budżetu przez burmistrza zostały przez Komisję Rewizyjną poddane analizie i kontroli. Oceniając przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z wykonania budżetu, komisja nie wniosła do niego zastrzeżeń. Skład orzekający podkreśla, że zgodnie z artykułem 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przeprowadziła odpowiednie kontrole, które dały podstawę do stwierdzenia, czy budżet miasta i gminy Nakle nad Notecią został wykonany nie tylko zgodnie z planem, ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i w zgodzie z przyjętymi celami. Mając na względzie powyższe ustalenia, skład orzekający wskazuje, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią z wykonania budżetu za 2021 rok został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika z przepisu artykułu 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem uwagi wyrażonej w uzasadnieniu. Wobec powyższego zaopiniowano, jak w sentencji podpisał przewodniczący składu orzekającego pan Krzysztof Olczak. Szanowni Państwo, punkt kolejny to dyskusja. Bardzo proszę, czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie ma, tak? Dziękuję. A więc przechodzimy do punktu kolejnego. To jest punkt oznaczony jako 6d, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Pozwolę sobie odczytać
projekt tej uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Podstawy prawne pominę. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy trwające od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zawierające bilans wykonania budżetu gminy Nakle nad Notecią sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 36 892 111,49 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku w wysokości 32 374 277 złoty 42 grosze. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 377 090 135 zł 4 grosze. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32 061 332 zł. Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan funduszu w wysokości 353 426 536 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku w wysokości 2 206 407 zł. I 56 groszy. Informację dodatkową sporządzono na dzień 31 grudnia 2021 roku. Paragraf drugi. Zatwierdza się przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Nakle nad Notecią sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nakle nad Notecią za rok 2021, w którym wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 11 944 427 zł i 95 groszy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt był omawiany na komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 20 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I projekt kolejny oznaczony jako punkt 6e. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Nakle nad Notecią z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Pozwolę sobie odczytać ten projekt. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Nakle nad Notecią, sprawozdania finansowego za 2021 rok na wniosek komisji rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Nakle nad Notecią po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez burmistrza Nakle nad Notecią sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Nakle nad Notecią, udziela się absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Nakle nad Notecią za 2021 rok. I paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Bardzo proszę, pan radny Sławomir Kraiński. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy gminy Nakle nad Notecią. Ja celowo nie zajmowałem głosu, kiedy rozmawialiśmy o tutaj raporcie o stanie gminy. Postanowiłem skoncentrować się bardziej nad stroną finansową naszych działań. I tutaj muszę absolutnie zgodzić się i nigdy nie myślałem inaczej z panem radnym Janem Światłowskim, że gdyby nie wspólna praca całej Rady Miejskiej,
to rzeczywiście nie udałoby się zrobić tych wszystkich inwestycji. I dzisiaj tutaj z tego miejsca panu burmistrzowi, wszystkim urzędnikom, całej Radzie Miejskiej, wszystkim dziękuję za wykonanie tych wszystkich działań. Proszę Państwa, to tak nie jest, że dodatkowe pieniądze same spadają z nieba jak manna. Jak to kiedyś klasyk powiedział, pokażcie mi, gdzie są zakopane, a je wykopię i dam ludziom. I proszę Państwa, powiem krótko, bo nie chcę politykować, ale trzeba to powiedzieć otwarcie. Ten rząd Prawa i Sprawiedliwości wykopał te pieniądze i przyniósł do Nakła nad Notecią. Ale nie o tym chciałem mówić. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o tym, że ja przeanalizowałem strukturę tych dochodów, dochodów zewnętrznych gminy Nakło. Przeanalizowałem ją tylko i wyłącznie w kontekście naszej tutaj tego roku, ale również zadałem sobie trud w kontekście tej kadencji. I skala, jaka, proszę Państwa, środków zewnętrznych, w tym rządowych głównie, płynie do gminy Nakło nad Notecią, jest bez precedensu. I przepraszam bardzo, ale o tym trzeba głośno powiedzieć. Tak, proszę Państwa, to jest skala bez precedensu w porównaniu procentowym do ubiegłych lat. Ale żeby nie było tak cudownie, to też muszę o tym powiedzieć, bo proszę Państwa, jak wszyscy doskonale wiemy, budżet Unii Europejskiej jest o wielokrotnie większy od budżetu naszego państwa. A niestety, trzeba też powiedzieć o tym otwarcie, w Urzędzie Marszałkowskim rządzi Koalicja Obywatelska, a pieniądze, które spłynęły do naszej gminy, są, powiem szczerze, w porównaniu do tych innych środków bardzo, bardzo skromne. I tutaj mam pytanie do pana burmistrza Błońskiego, z czego to wynika, ponieważ Nakło nad Notecią ma bardzo duże potrzeby, chociażby amfiteatr trzeba odbudować. Bardzo skromne i trzeba jasno o tym powiedzieć. Natomiast panie burmistrzu, bo rozmawiamy na temat absolutorium, bo gratuluję panu, że potrafi pan te rządowe pieniądze i te pozostałe środki też wykorzystać i dobrze współpracować. Współpracować na rzecz gminy Nakło nad Notecią i trzeba to otwarcie powiedzieć. Tak, potrafi pan to robić. Wiemy doskonale, że rozmowy są trudne, ale umiemy razem się dogadywać z całą Radą i za to bardzo serdecznie dziękuję. I dlatego jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy głosowali za udzieleniem absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie radny. Jestem zobligowany jako odpowiedzialny za pozyskiwanie środków wewnętrznych wyjaśnić sytuację, do której pan nawiązał. Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa dysponuje środkami, które są przyznane naszemu województwu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Dodatkowo w innych departamentach, w Departamencie Rolnictwa są to środki przekazywane przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I środki, które płyną na terenie województwa do poszczególnych samorządów, one są często, albo inaczej, proporcjonalne i tak to nawet w tej perspektywie było, do tych środków, które naszemu regionowi, województwu kujawsko-pomorskiemu przyznała Komisja Europejska, budżet Unii. Również oczywiście w naszym przypadku ostatecznym beneficjentem głównego nurtu pieniędzy, które płynęły z Torunia, z Urzędu Marszałkowskiego do gminy Nakło, były zintegrowane inwestycje terytorialne województwa kujawsko-pomorskiego. I tutaj, proszę Państwa, środki, które otrzymał ZIT na tę perspektywę, były podzielone w naszym województwie per capita. Bardzo transparentnie. Czyli cały budżet, który Unia Europejska przyznała kujawsko-pomorskiemu, Zarząd Województwa podzielił per capita i to głównie dotyczyło środków ZIT-owskich. Budżet zintegrowanych inwestycji terytorialnych to było ponad 160 milionów euro na wszystkie samorządy, miasto Toruń, miasto Bydgoszcz i te ponad 20 samorządów, które były i są nadal, bo to jeszcze trwa w ZIT-ie. I z tego
w wyniku ustaleń, które poczyniliśmy, i tutaj wielki szacunek i dla prezydenta Bydgoszczy, i dla prezydenta Torunia, zostało to podzielone bardzo transparentnie również per capita. Czyli gmina Nakło nad Notecią w tej perspektywie unijnej miała możliwość zaaplikowania i praktycznie wszystkie środki mamy zaaplikowane, kwoty około 6 milionów euro. I to była kwota, której nie sposób przekroczyć, bowiem byłoby to już naruszenie pewnego zrównoważonego, jeśli tak mogę określić, rozwoju wszystkich samorządów ponad 140 na terenie naszego województwa. Natomiast byliśmy bardzo aktywni również tworząc lokalny rozwój, rozwój lokalny kierowany przez społeczność. I tutaj Partnerstwo dla Krajny i Pałuk pozyskało wspólnie dla wielu samorządów kolejne, powiem teraz, miliony złotych. Nie było to już 10, ale myśmy z tych pieniędzy również pozyskali znaczące kwoty, które pozwoliły nam wykonać szereg inwestycji, chociażby pozyskane pieniądze przez spółkę na kanalizację w Karnowie, czy pozyskane przez nas pieniądze na realizację rewitalizacji ośrodków kultury wiejskich. Myślę tutaj o świetlicy, tak, w Rozważynie, myślę tutaj o Wieszkach, myślę tutaj o Kazinie. To są głównie te w tej perspektywie. Również zahaczyliśmy jeszcze o możliwość dodatkowych środków z tak zwanych przeliczeń kursowych i innych jeszcze dodatkowych związanych z realizacją Domu Kultury w Ślesinie. Także proszę Państwa, myślę, że udało nam się również tutaj optymalnie wykorzystać wszystko, co było dostępne. Natomiast prawda jest taka, jak Pan Radny powiedział, że strumień środków związanych z realizacją inwestycji za pośrednictwem pana wojewody, za pośrednictwem bezpośredniego dostępu do środków w ministerstwach, o którym dzisiaj wspominałem również w sprawozdaniu, w ostatnich latach jest bardzo, bardzo duży. I cieszymy się, że możemy z tych pieniędzy korzystać i możemy poprawiać z każdych pieniędzy, tych unijnych i tych rządowych, że możemy poprawiać warunki funkcjonowania naszego samorządu. Natomiast podkreślam, jeśli chodzi o środki unijne za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, gmina Nakło nad Notecią wykorzystała wszystko, co było możliwe, plus dodatkowo jeszcze środki, które o jednych nie wspomniałem. Bardzo też środki ważne na uzbrojenie terenu inwestycyjnego ulicy Puchacza. To było poza ZIT-em, ekstra, z programu uzbrojeń terenów przemysłowych. Także proszę Państwa, wszystko co było możliwe w ramach też takiego spojrzenia, bo tak nam mówiono na każdym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, że ten tyle jest pieniędzy w szufladzie. Tak mogę to określić bardzo tutaj tak troszeczkę, no może nie żartobliwie, ale tyle jest środków i możemy je podzielić w taki sposób, żeby każdy samorząd w województwie kujawsko-pomorskim z tej perspektywy skorzystał. Także tak to wygląda i cieszę się bardzo, że my możemy wspólnie działać i z każdego źródła, jeśli to jest tylko możliwe, korzystać dla rozwoju naszej gminy. I z Ministerstwa Sportu, z Ministerstwa Cyfryzacji, szkoła w Paterku, przecież bezpośrednio od pana premiera była dotacja. Także dzięki za to wszystko i tak działajmy dalej. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Światowski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, radiosłuchacze. Chciałem powiedzieć tak, że było tak miło,
i nie wiem, czy tu kolega Sławomir niepotrzebnie pewnie o niektórych rzeczach po prostu powiedział. Tak, ja od razu powiem, ja nie jestem przedstawicielem ani tutaj, że tak powiem, ani Platformy, ani PiS-u, ani żadnej innej partii, tylko jestem przedstawicielem samorządu tutaj i chcę do tego odnieść się jako przedstawiciel samorządu. Szanowni Państwo, że pieniądze płyną, no teraz rządzi PiS, chwała za to i pieniądze płyną. No kiedyś były to znacznie mniejsze pieniądze, bo i znacznie mniejsze możliwości były. Po wejściu Polski do Unii dopiero wtedy, że tak powiem, pojawiły się większe pieniądze, a poza tym po niesamowitej przedsiębiorczości Polaków. Bo chcę powiedzieć, że w 1989 roku, gdy pan Wilczek wprowadził ustawę o obrocie gospodarczym, to w ciągu jednego tygodnia powstało 300 tysięcy podmiotów gospodarczych w Polsce. I to jest sól tej ziemi. Patrzę się tu na kolegę Szymona. To jest sól tej ziemi właśnie przedsiębiorcy, którzy płacą podatki. Oczywiście może przez te 20 tam załóżmy lat unikali w cudzysłowie płacić tych podatków. Nie wiem, czy to było celowe, czy nie, żeby po prostu, myślę, że to była przemyślana sprawa, żeby po prostu rosły w siłę te nasze przedsiębiorstwa, tak, żeby po paru latach mogły konkurować z tymi przedsiębiorstwami w tej starej Unii. I to się stało, bo przecież 3 lata temu chyba po raz pierwszy nasza firma wykupiła firmę niemiecką, Syntex, tak, produkcja sztucznego, czyli nasze firmy już stały się tak mocne. No oczywiście powiem, że przesadzały później trochę, bo te koszty sobie zaczęli wrzucać troszeczkę za dużo. No i pojawił się pan minister Szczurek, który wprowadził JPK, tak zwany jednolity plik kontrolny i skończyło się. Później premier Morawiecki, tak zwany SIT, czy odwrócony VAT. I po prostu no, wpływy do budżetu państwa zdecydowanie wzrosły, tak? Bo w 2015 roku z VAT-u to były 102 miliardy, natomiast rok później w wyniku jednolitego pliku kontrolnego wprowadzonego przez ministra Szczurka. Jeszcze, a minister Szczurek, minister finansów ostatni w rządzie, w poprzedniej ekipie, były 182 miliardy, czyli to może tak. Natomiast koniec z polityką może, tak? Ale no, że tak powiem, ponieważ jestem doświadczonym samorządowcem tutaj razem z kolegą, to powiem tak, że gdy pan profesor Rygulski, w grobie się pewnie przewraca, tworzył ustawę o samorządzie gminnym, była to jedna z lepszych ustaw samorządowych, tak? Konstytucja nasza z 97 również w preambule zakłada, mówi o tak zwanej pomocniczości, czyli polega to na tym, że zajmujcie się tym, czym możecie i czym robicie najlepiej. Natomiast władza zwierzchnia, że tak powiem, niech też robi to, co do niej należy, bo jeżeli coś do niej nie należy, to obywatel, czyli mieszkaniec, samorządy tutaj zrobią to znacznie lepiej niż ta władza do góry. No i tak przez wiele lat się działo. Natomiast no teraz znowu wróciliśmy, jakby historia zatoczyła koło i znowu Warszawa buduje nam chodniki, się okazuje, tak? Czy Toruń buduje nam chodniki w Nakle? Czy tak powinno być? No moim zdaniem pewnie nie. Mówimy tyle tutaj, pan burmistrz mówił o tych wydatkach bieżących. No ale proszę państwa, zmniejszenie podatków co do zasady jest słuszne, tak? Natomiast no, nie może się odbywać to kosztem samorządu. Ja może powiem tak, niedawno odbył się kongres, samorządowy kongres finansowy w Mikołajkach. Główne, że tak powiem, motto, czy to, co wyszło z tego samorządowego kongresu, to jest, przeczytam może tak, reformy, a przyszłość finansowa samorządów. Takie było hasło tego spotkania. Najważniejsze w kreowaniu rozwoju miast czy gmin pozostaje przewidywalność, podkreślam, przewidywalność i możliwość długoletniego planowania gospodarki finansowej. A silny wzrost wydatków bieżących wymaga szczegółowej analizy i wprowadzenia modelu współpracy na rzecz stabilności finansów samorządowych. No i teraz, no wiadomo, jeżeli wprowadziliśmy kwotę wolną od podatku 30 tysięcy. Próg podnieśliśmy do 120. Od 1 lipca podatki te z PIT-u będą mniejsze z 17 do 12. No oczywiście
każdy z nas się przecież cieszy, bo nikt nie chce płacić wyższych podatków. No ale siedząc tu teraz na tym miejscu samorządowca, no to ja od razu mam, zapala się lampka, a co w takim razie z wydatkami bieżącymi gminy, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, czy przypominacie sobie, pod koniec ubiegłego roku w październiku, gdy weszły te założenia Polskiego Ładu, to wyliczone było, że nasza gmina straci na tym PIT-cie 7 800 000. Natomiast ile wynosi spłata zadłużenia w budżecie tegorocznym? 6 700 000. Czyli gdybyśmy mieli teraz te 7 800 000, a to jest jeszcze niedoszacowane, bo naciski płacowe pod koniec roku były zdecydowanie większe, czyli tutaj ten uszczerbek był większy, no to byśmy bez problemu spłacili te 6 100 000. Jeszcze 1 100 000 by nam zostało na udział własny. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ przed wielu laty, gdy, no, panie burmistrzu, pana zasługa i radnych z tamtych poprzednich kadencji, po prostu wiedząc o tym, że powinniśmy zadbać o dochody własne, ale właśnie z tego podatku PIT, czyli powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi, mieszkańców naszej gminy miało pracę i żeby jak najlepiej zarabiali. No i co wtedy wymyśliliśmy? Wyłożymy wielkie pieniądze na park przemysłowy, wyłożymy wielkie pieniądze na obwodnicę, żeby zwiększyć atrakcyjność tego parku przemysłowego, żeby tam chcieli ludzie, przedsiębiorcy zainwestować. No oczywiście wielkim wysiłkiem, bo my dostaliśmy dofinansowanie 50%, tak, czy tam nawet 60%, ale to drugie musieliśmy dołożyć. No nie mieliśmy, więc wzięliśmy obligacje, czyli zadłużyliśmy tutaj nieco gminę. No dalej, pływalnia, mieszkania, ten skypark, stadion teraz, ścieżki rowerowe, no wszystko przecież po to, żeby zwiększyć atrakcyjność, żeby ci ludzie chcieli u nas mieszkać i żeby chcieli w tym parku przemysłowym pracować i żeby te podatki z ich pensji płynęły do naszej gminy. No, no i teraz co? Ci radni z tamtej starej, że tak powiem, poprzedniej kadencji mają czuć się zakłopotani, że no owszem, pieniądze wydane, a te dochody jakby mniejsze. Mnie osobiście się to nie podoba, że wolałbym jednak ten układ taki, że to my budujemy te nasze małe ojczyzny, tak, ze środków, które mamy. Bo teraz jakbyśmy, no teraz chcieli ten park przemysłowy czy obwodnicę, no jakbyśmy jakby stracili jakieś motywacje, no bo wtedy była potężna motywacja, żeby zadbać o dochody gminy. Nagadałem się, a i tak na to wpływu nie mam, bo to po prostu ktoś inny zadecyduje. Można to ewentualnie zmienić. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze przed urną wyborczą. No tak to wygląda tutaj z mojej strony. Będziemy mieli spore problemy z tymi wydatkami bieżącymi, o czym tutaj pan burmistrz mówił. No myślę jeszcze jestem, mam taka iskierka nadziei w nowym panu wiceministrze, panu Soboniu, który jakby rozumie te właśnie sytuacje samorządów i mam nadzieję, że w miarę szybko wypracuje się, tak jak tutaj na tym forum samorządowym było, model właśnie takiej współpracy rządu i samorządu w celu dystrybucji pewnych środków i no, żeby te wydatki bieżące samorządów w jakiś sposób tutaj uzupełniać i ratować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, tak? Proszę. Jeśli można, panie przewodniczący, nawiązując do wypowiedzi pana radnego Jana Światłowskiego, chciałbym tutaj potwierdzić słuszność tych wieloletnich naszych działań. Obwodnica, pamiętamy, nikt nie przyjdzie do Paterka, do strefy przemysłowej, jeśli nie będzie obejścia Nakła, bowiem chodzi o komunikację z drogą krajową numer 10, pośrednio dojazd do dzisiaj już S5, wtedy drogi 5 czy drogi 10 w kierunku wschodnim, zachodnim. Park przemysłowy. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o park przemysłowy, to w tej chwili te pieniądze, które my włożyliśmy, czyli dołożyliśmy do tych, które pozyskaliśmy wcześniej, już w poprzedniej perspektywie z Urzędu Marszałkowskiego, to nam się już zwróciły. Ja nie mówię już o podatkach,
ale mówię o kwestii nawet lokowania się firm i zakupu gruntów. Nasz udział, tak zwany własny w tym projekcie, możemy powiedzieć, że już odzyskaliśmy od przedsiębiorców, którzy zakupili tam od nas grunty, proszę Państwa. I teraz to już pracuje wszystko, powiem tak krótko, netto dla gminy. Już nie wspomnę po raz kolejny o tym, że dzięki temu zadaniu udało nam się zatrzymać, uratować przynajmniej kilka firm, które rozważały bardzo poważnie relokację do parku przemysłowego w Solcu bądź w Bydgoszczy. Taka jest prawda. Nie będę już wymieniał nas tych firm, ale pierwsze listy intencyjne, to wszystko pamiętamy, rok, początek lat 11, 12, 13, przygotowania, projektowanie, przecież nawet na projekt pozyskaliśmy pieniądze z ówczesnego Ministerstwa chyba Przemysłu albo Gospodarki, teraz nie pamiętam nazwy, bo te nazwy się zmieniają. Natomiast PIT, proszę Państwa, w 2010 roku, jak pamiętam, w grudniu, wykonanie PIT-u to było około chyba 14, może 15 milionów złotych. Za ubiegły rok wykonanie PIT-u to około 32 milionów złotych. To jest rozwój, o czym tutaj wspominał pan radny Światłowski. Nasi przedsiębiorcy, zmalenie bezrobocia, praca, firmy, które działają i sygnały, które są coraz częstsze i obym tutaj nie zapeszał. Szanowni Państwo, rynek pracownika w pewnym momencie nawet w Nakle powstał. Zabieganie o pracowników to bardzo ważne. I każda kolejna inwestycja, którą realizujemy, czy będziemy realizowali, tak jak Państwo mówicie, ma służyć atrakcyjności tego terenu. Ma służyć zmniejszeniu, a wręcz byśmy chcieli zwiększeniu. Nie ma służyć zmaleniu, a ma służyć zwiększeniu, przejęzyczyłem się, ilości mieszkańców. A to będzie wówczas, jeśli będziemy atrakcyjni. Krok po kroku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy pan burmistrz tutaj trochę jakby powiedział to, o czym pomyślałem i chciałem powiedzieć, ale odniosę się za moment, bo to jest faktycznie kluczowy element. Pani przewodnicząca Monika Mynarczyk, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, zaproszeni goście, radiosłuchacze, internauci. Mamy zaszczyt pracować w samorządzie, który jest wspierany przez wszystkie opcje polityczne. Mowa była tutaj już o obwodnicy. Uważam, że była to sztandarowa inwestycja, ponieważ przy tej okazji gmina nauczyła się całego procesu pozyskiwania środków zewnętrznych i to doświadczenie, które w tym momencie zostało zdobyte, owocuje do dziś i doprowadziło nas do momentu, w którym jesteśmy teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ad vocem? Tak? No to proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy gminy Nakład nad Notecią. No rzeczywiście, tak to jest, że te środki płyną z innych źródeł. Ale trzeba też jasno powiedzieć, proszę państwa, że ktoś w Komisji Europejskiej te środki dzieli i dlatego one wyglądają w taki sposób, jaki wyglądają. I nie będę tego tematu rozwijał, bo tak daleko nie chcę iść. Natomiast wracamy troszkę do prehistorii, tak? Bo my dzisiaj rozmawiamy o tej kadencji, ewentualnie, o tym roku i ewentualnie o tej kadencji. Ja do tego się odniosłem. Nie chciałem się aż tak daleko. Ja rozumiem. Oczywiście obwodnica była bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za tą obwodnicę i nikt tego absolutnie nie kwestionuje. Natomiast ja się odniosłem do tej kadencji, ponieważ radnym jestem tej kadencji. Proszę Państwa, nie o to chodzi, żeby były tutaj spory, ale o to chodzi, żeby była współpraca i ona jest, ja to podkreśliłem,
ale też trzeba jasno powiedzieć. I dlatego zająłem w tej kwestii tutaj zdanie. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o wypowiedź pana Jana Światowskiego, radnego Jana Światowskiego, jak najbardziej podzielam jego wywód, natomiast trzeba powiedzieć jasno, w jednej kwestii się nie zgadzam. Panie radny, to było tak, że VAT do budżetu państwa zaczął spływać nie na skutek pana ministra z poprzedniej władzy, tylko na skutek zaostrzenia prawa karnego, bo złodzieje w tym kraju wreszcie przestali kraść i miliardy złotych trafiły do budżetu państwa i nie wiadomo, jak byśmy chcieli rozwodnić ten temat, to tego nie zakrzyczymy. Natomiast proszę państwa, pochylamy się razem nad gminą, pochylamy się wspólnie z burmistrzem i myślę, że trzeba tą drogą podążać, ale też trzeba jasno powiedzieć, jak wygląda sytuacja i jak wyglądają proporcje w tej kadencji. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, one wyglądają tak, jak powiedziałem. Są różne, duże proporcje. Rozjechane, tak? Ze środków marszałkowskich są mniejsze. Już o przyczynach nie będę wspominał, bo kiedyś ktoś zrobił analizę, ile środków poszło na okręg toruński, a ile na okręg bydgoski i to wcale nie była osoba z mojej opcji. I była bardzo zawiedzona. Już nie będę nazwisk przytaczał. To nie jest sprawiedliwy podział i ja mam osobiste prawo na skutek tych cyfr, które wynikały kiedyś, tak sądzić. I jestem przekonany, że jak ten okres programowania się skończy, bo on się jeszcze nie skończył, jak on się skończy i zrobimy czerwoną kreskę, to to będzie wyglądało dokładnie tak samo. I ja się pytam dzisiaj, dlaczego, czyżby Nakło było naprawdę tak daleko od Torunia, że tutaj jest tak mało? Ja oczekiwałbym, żeby tych środków było więcej. I to jest moje osobiste zdanie. Oczywiście szanuję państwa zdanie. Natomiast możliwości europejskie są dużo większe niż możliwości krajowe. I ja bym sobie życzył, żeby w Nakle nad Notecią te środki płynęły, chociażby na amfiteatr, bo wiemy doskonale wszyscy, że potrzebujemy tam bardzo duże pieniądze, żeby to zrobić. I to nie jest żadne politykierstwo. I jeszcze jedna sprawa, panie radny, tutaj kwestia chodników. To nieprawda, co pan powiedział, że rząd buduje nam chodniki. Nieprawda, bo to my decydujemy o tym, na co idą środki i proponujemy rządowi wnioski, a rząd daje nam pieniądze, ale my decydujemy, jakiego rodzaju inwestycje tutaj mają być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Błoński, tak? Proszę bardzo jeszcze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Ponieważ padło moje nazwisko, to chciałem powiedzieć dwa zdania tylko. Po pierwsze, dwie największe inwestycje w gminie były wybudowane właśnie w tej prehistorii, czyli przed rokiem 2015. Natomiast ciężko z panem burmistrzem pracujemy, aby trzecia największa inwestycja, a więc wspomniany amfiteatr, była wybudowana właśnie w tej kadencji. A Toruń nie jest tak daleko od Nakła, skoro dwa lata temu, czy trzy lata temu odbieraliśmy z panem burmistrzem w Katowicach nagrodę za piąte miejsce, przepraszam, to było chyba trzecie miejsce wśród miast w całej Polsce za pozyskanie środków na jednego mieszkańca. W całej Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to kończąc dyskusję, też tak wysłuchując tutaj oczywiście, myślę, że można jak najbardziej tak gdzieś tutaj próbować porównywać, zestawiać skąd z jakiego źródła, kto więcej, kto mniej, ale to tego się nie da porównać i nie da się zestawić. To są inne uwarunkowania, są inne źródła środków i myślę, że najważniejsze jest to, o czym tu pan burmistrz powiedział, powinniśmy się cieszyć, że udaje się te środki pozyskać z każdego źródła, bo ta współpraca jest i tutaj te środki rządowe i z Urzędu Marszałkowskiego i te środki unijne, one do nas docierają i cieszmy się, że są, bo też nie wiadomo, jaka przyszłość nas czeka. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, bo tu też wsłuchując się w dyskusję, w tym sprawozdaniu z wykonania budżetu są fajne wykresy, tak? Jeden wykres pokazujący wzrost dochodów systematyczny każdego roku, drugi wykres pokazujący wzrost środków zewnętrznych, co pokazuje skuteczność w pozyskiwaniu władz miasta i gminy nad Notecią.
I one są tutaj, jakby to są pozytywne elementy. Natomiast no, to, co pan burmistrz mówił, i chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki wskaźnik, o którym, no, na który nikt tutaj nie zwrócił uwagi, to jest udział dochodów własnych w całym budżecie. I to jest taki wskaźnik, on jest często też przez ekonomistów określany jako taki wskaźnik czy miernik samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Im wyższy ten udział, tym większa samodzielność, mniejsze uzależnienie właśnie od sytuacji gospodarczej, od koniunktury gospodarczej, od środków zewnętrznych i tak dalej. I to, co jest istotne, to to, że właśnie mimo wzrostu tego pozyskiwania środków, wzrostu dochodów ogółem, my możemy pochwalić się całkiem przyzwoitym, jak na gminę miejsko-wiejską, poziomem tych dochodów własnych w ogólnej wartości budżetu. Ja sobie sprawdziłem tutaj, jak trwa ta dyskusja, ten wskaźnik nam wzrasta, on jest gdzieś teraz w okolicach niecałe 40%. Oczywiście można powiedzieć, są lepsi. No są lepsi, bo gminy duże, miejskie, potężne miasta mają ten wskaźnik dochodów własnych na poziomie ponad 50-70, ponad 70%. Ale gminy miejsko-wiejskie czy gminy wiejskie mają ten wskaźnik na poziomie kilkunastu procent bardzo często. A to jest efekt właśnie tego, że te decyzje, które były podejmowane w latach wcześniejszych, i one są kontynuowane. Oczywiście podejmowali je radni poprzedniej kadencji, podejmujemy my, radni tej kadencji. Ten wzrost tych dochodów własnych, tego udziału czy utrzymanie, mimo tej trudnej sytuacji, bo to naprawdę w uwarunkowaniach aktualnych trudno będzie ten wskaźnik na takim poziomie utrzymać, o czym też była mowa, ale to pokazuje, że te decyzje, które są podejmowane, były podejmowane, to co pan burmistrz powiedział, były słuszne, bo one dają rozwój gminie, one dają nam te dochody własne, bez których żadne środki zewnętrzne by nam w niczym nie pomogły, bo byśmy nie mieli na wkład własny. Także no myślę, że to jest też istotne i o tym też powinniśmy pamiętać i też zwrócić uwagę, że to właśnie decyzje, inwestycje, czasami odważne, może czasami krytykowane, powodują, że mamy te dochody własne, tak? I jesteśmy tutaj, ten budżet jest zrównoważony i ta samodzielność finansowa naszej gminy jest na przyzwoitym poziomie. To taki mój komentarz. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej głosów w dyskusji nie ma, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie gratuluję. Jednogłośnie zostało udzielone absolutorium. I bardzo proszę, panie burmistrzu, do nas, bo też wiem, że pan burmistrz chciałby dwa słowa jeszcze powiedzieć. Gratulujemy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście zebrani na Kielskim Ośrodku Kultury,
radiosłuchacze Radia Nakło, internauci. Taka chwila, jak co roku się zdarza, a dzisiaj dwie. Najpierw wotum zaufania, teraz absolutorium, to wyznacznik, a właściwie odpowiedź też na pytanie, czy warto. Warto. Ja powiem Państwu, że dla takich chwil warto żyć po prostu. I chciałbym w tym momencie powiedzieć tak. Dziękuję. Dziękuję za to, że rozmawiamy, że dyskutujemy, że rozmawiamy twórczo. Ktoś powie, co to znaczy twórczo? Nieraz się kłócimy. Ale to dobrze, bo gdyby tak nie było, to byśmy nie dochodzili do prawidłowych wniosków. W tych sprawach drobnych, najdrobniejszych, ale w tych sprawach również strategicznych, które kreują tak naprawdę warunki rozwojowe dla naszej gminy, dla naszego miasta na dziesiątki lat do przodu. Można pisać różne strategie. Można pisać różne dokumenty. Ale najważniejsze jest współdziałanie. Najważniejsze jest wytyczanie celów i ich osiąganie. Tych małych, najmniejszych, krótkoterminowych i tych, o których nieraz marzyliśmy i myśleliśmy, że one są poza naszym zasięgiem, a okazuje się, tak jak rozmawiacie, tak jak mówicie, że można. Ale można tylko wtedy, gdy działamy razem jako samorząd nakielski. Tylko wtedy. Nie chcę wspominać odległej przeszłości, bo pamiętam, jak bywało również na tej sali, gdzie zamiast dyskusji merytorycznej zwyciężała dyskusja niemerytoryczna. Dzisiaj naszą wielkością, i to podkreślają ci, którzy patrzą na nas z daleka, z oddali, jest to, że pracujemy razem dla Nakła. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, tu po tej stronie, gdzie jest Rada Miejska, tam po tej stronie, gdzie są moi, tak mówię, współpracownicy, tam dalej, gdzie są nasi samorządowcy, sołtysi, przewodniczący samorządów, mieszkańców, a tak naprawdę wszyscy jako społeczeństwo. Źle by było, bardzo źle by było, gdybyśmy w każdym temacie mówili, że to jest to, co burmistrz, czy to, co ktokolwiek powie, to jest jedynie słuszne rozwiązanie. To by była droga donikąd. I u nas tak nie jest, wbrew temu, co niektórzy nieraz z boku próbują nam wmawiać. Komisje, kluby, spotkania, dyskusje, rozważania, spotkania tematyczne. Jak chociażby wspomnę, ktoś powie, to drobiazg. A dla mnie nie, bo dla mnie to samorząd. Ostatnich kilka spotkań w sprawie zieleni na ulicy Bydgoskiej. Tak powinno być. I tak się rozwiązuje takie problemy. A nie, że burmistrz sobie coś na przykład wymyśli i będzie to pchał na siłę, żeby tak było, a nie inaczej. Rozmowa z Komisją Rolnictwa, rozmowa z radnymi z tego okręgu. To jest właśnie taka droga, tak powinno być. I wiemy, co mamy zrobić. I wtedy niech się nikt nie dziwi, że na tej sali wszyscy będą głosowali za takim chociażby rozwiązaniem. To taki przykład, takie jak ostatnio mówię, studium przypadku. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, chciałbym w tym momencie podziękować za współpracę w 2021 roku, a ponieważ osób, którym chcę podziękować, jest wiele i żeby nikogo nie zapomnieć, napisałem sobie ściągę. Bardzo dziękuję za współpracę i często wsparcie panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, panu profesorowi Pawłowi Wiśniewskiemu. Dziękuję całej Wysokiej Radzie za to, co już powiedziałem wcześniej, za nasze dyskusje, za nasze dobre działanie dla Nakła i całej gminy. Dziękuję moim zastępcom,
panu skarbnikowi, który nas opuścił, ale jak widzicie wynik dobry budżetu. Nie ma co narzekać. Dziękuję pani skarbnik, która tak bardzo wsparła mnie w ostatnich trudnych tygodniach. Dziękuję panu sekretarzowi, dyrektorom, kierownikom wydziałów i pracownikom urzędu. To wasza ciężka praca, codzienna, mrówcza. Efekty, które często podsumowujemy. Dziękuję dyrektorom jednostek organizacyjnych, oświaty, opieki społecznej, naszych instytucji kultury wraz z pracownikami Straży Miejskiej, służb OSP, PSP, z którymi bardzo mocno współpracujemy, służby zdrowia tak ważnej na co dzień, ale szczególnie ważnej w ostatnim roku, czy nawet dwóch. Dziękuję naszym sołtysom, na czele z panią przewodniczącą, z panią prezes Stowarzyszenia Barbarą Strzelewicz. Dziękuję za te rozmowy, gdzie w okresie pandemii wymienialiśmy informacje, telefonicznie chociażby, żeby wiedzieć, co się na wsi dzieje, żeby móc zareagować, pomóc, jeśli to tylko możliwe. Dziękuję przewodniczącym samorządów, mieszkańców w naszym mieście. Dziękuję prezesom spółek, do których należy samorząd Nakielskich, bądź których jest stuprocentowym właścicielem, i ich pracownikom. Bardzo ważną rolę na naszym terenie odgrywają organizacje społeczne, stowarzyszenia kulturalne, sportowe, ekologiczne, którymi również chwalimy się chociażby dzisiaj w naszym raporcie. Dziękuję za wsparcie i współpracę proboszczom naszych parafii, tych z terenu i tych z miasta. Kieruję podziękowania na ręce wspierających nasze działania w pozyskiwaniu środków na inwestycje, tak bardzo potrzebne u nas, parlamentarzystom. Niech wybrzmi to, co ważne, że mamy bardzo zaangażowanych w nasze działania dwoje parlamentarzystów. To pan minister Łukasz Schreiber, środki rządowe. To pani poseł Iwona Kozłowska, która cały czas zabiega o nasze wsparcie, czy naszych pomysłów, naszych projektów w Urzędzie Marszałkowskim w tej chwili. To ważne. To są ludzie, którzy widzą potrzeby tego środowiska. Dziękuję panu wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi i panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za to, że możemy w sposób rzetelny, realny współpracować we wszystkich dziedzinach łączących nasze instytucje. Tu Urząd Wojewody, tutaj Samorząd Województwa. I to nie chodzi tylko o pieniądze, bo proszę państwa, my rozwiązujemy również inne problemy. Problemy nieraz prawne, a problemy o co zabiegać, a problemy co napisać do Warszawy na przykład, a problemy jak rozwiązać jakiś problem w województwie podczas kryzysu. Staramy się być aktywni, korzystamy z pomocy, ale nieraz jesteśmy pytani, a jak tam u was jest? Chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę, czego państwo byliście niedawno świadkami i podejmowaliście uchwałę, a ja już podpisałem porozumienie z miastem Bydgoszcz, z panem prezydentem Rafałem Bruskim. Proszę państwa, gospodarka chociażby odpadami jest nie do przecenienia i te działania, które miasto Bydgoszcz podejmuje, nie tylko dla siebie, ale również dla samorządów tworzących metropolię bydgoską, są bardzo ważne. Podpisałem porozumienie w zakresie tworzenia, zagospodarowania bioodpadów. I czekam, aż prezydent podpisze i mi odeśle. Szanowni państwo, wotum zaufania traktuję nie tylko osobiście,
ale tak jak już niejednokrotnie podkreślałem, jako wyraz akceptacji dla naszych wspólnych działań, dla naszych wspólnych działań na rzecz samorządu naszego miasta i naszej gminy. Tak naprawdę na rzecz naszych mieszkańców. COVID, pomoc uchodźcom, inwestycje, bieżące wydatki, działalność kulturalna, sportowa. Co tu dodać, co tu ująć? Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, przed przejściem do punktu siódmego ogłaszam 30 minut przerwy. Szanowni Państwo, zapraszam na salę obrad. Za moment wznawiamy obrady dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, wznawiam obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Jesteśmy aktualnie w punkcie siódmym, podjęcie uchwał w sprawach i jako pierwszy projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nakle nad Notecią. Bardzo proszę Panią Dyrektor Hannę Kozłowską o przedstawienie projektu. W projekcie uchwały w paragrafie 5 w ustępie 1 ujęta została kwota deficytu budżetu, która obecnie wynosi, oczywiście po podjęciu uchwały, 10 658 678 zł 83 grosze. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 milionów, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 378 678 zł 83 grosze oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 5 280 000 zł. Zmiana została ujęta w załączniku nr 1 do uchwały w przepływach pieniężnych i kwocie długu dla roku 2022. W załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2025. Zmiany dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych i polegają na rozplanowaniu środków finansowych na rok bieżący i rok przyszły. Do niniejszej uchwały proszę przyjąć autopoprawkę w zakresie załącznika nr 1 z tytułu zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych, które szczegółowo przedstawię przy omawianiu zmian do uchwały budżetowej. Uchwała niniejsza była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 19 radnych głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, projekt kolejny.
projekt dotyczący zmiany budżetu na ten rok. Projekt uchwały zakłada wzrost planu dochodów budżetowych o kwotę 1 012 106 zł oraz wzrost planu wydatków budżetowych o kwotę 4 670 784 zł 83 grosze. Po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 163 028 227 050 groszy. Natomiast plan wydatków wzrośnie do kwoty 173 686 906 33 33 grosze. Zmiany po stronie dochodów budżetowych wynikają głównie z otrzymania dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę. Zmiana planu wydatków budżetowych podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez wydziały i referaty urzędu, przez jednostki oświatowe, pomoc społeczną, instytucje kultury i sołectwa. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Proszę jednocześnie o przyjęcie do niniejszego projektu uchwały autopoprawki w związku z otrzymanymi decyzjami, informacjami od wojewody kujawsko-pomorskiego oraz złożonymi wnioskami. Dodatkowe zmiany do projektu uchwały. Pismo z dnia 4 maja. Informacja wojewody kujawsko-pomorskiego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. To jest kwota 2926 zł na pomoc w formie posiłku. Decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego z 4 maja. W dziale pomoc społeczna dwie kwoty 31 640 zł i 57 937 zł. Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. I w dziale rodzina kwota 2 miliony 3574 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kolejna decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego z 9 maja. Zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 31 640 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Decyzja z 11 maja wojewody kujawsko-pomorskiego. W dziale pomoc społeczna kwota 77 760 zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025. I w dziale rodzina kwota 547 925 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, część druga za okres styczeń-maj 2022. Kolejna zmiana to wniosek kierownika referatu rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych. Zmiana po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Jest to wzrost planu o kwotę 691 500 zł w związku z podpisanym porozumieniem wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR. I ostatni wniosek kierownika Zespołu Infrastruktury Drogowej. Przesunięcie kwoty 40 tysięcy zł w celu zabezpieczenia bieżących zadań referatu z działu 600 transport i łączność do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Niniejsze zmiany przeczytane w autopoprawce spowodują wzrost dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 444 902 zł. Po wprowadzeniu tych zmian plan dochodów i wydatków budżetu wzrośnie, ale deficyt nie. Deficyt zostaje na tym samym poziomie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, a więc możemy przejść do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, osób przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. I bardzo proszę trzy kolejne projekty o przedstawienie tych projektów pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana radnego Antoniego Żygowskiego. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Przedstawiam projekt uchwały oznaczony w projekcie 7C w sprawie przekazania petycji według właściwości. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią petycję wniesioną przez mieszkańców Nakło nad Notecią dotyczącą zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicą Karnowską i Nową oraz po wschodniej stronie ulicy Nowej. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do przekazania petycji według właściwości oraz do poinformowania wnoszącego petycję. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proponowana uchwała została przedstawiona na każdej komisji. Odpowiedziałem na wszystkie pytania zadane na komisji. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Proszę punkt 7D, projekt. Przedstawiam projekt oznaczony numerem 7D w sprawie rozpatrzenia petycji. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnić petycji złożonej przez sołtysa wsi Paterek w dniu 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części przemysłowej Paterka oraz w obrębie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego z powodów podanych w uzasadnieniu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję w sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt uchwały także był rozpatrywany na każdej komisji. Na wszystkie pytania odpowiedziałem osobiście. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są w tym momencie pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 19 radnych, głosów przeciw nie było i wstrzymujących również. Uchwała została przyjęta. I projekt oznaczony jako 7E, proszę. Przedstawiam projekt oznaczony literą 7E. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy w Nakle nad Notecią. Podstawę prawną pomijam. Paragraf pierwszy. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańca gminy Nakło nad Notecią na działalność burmistrza miasta i gminy w Nakle nad Notecią. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt uchwały również był przedstawiony na wszystkich komisjach, na wszystkie pytania i problemy odpowiadałem osobiście. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektów. I kontynuujemy podejmowanie uchwał. Jesteśmy w punkcie 7F. 7F, zgadza się? Tak, 7F. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Projekt dotyczy
działki w nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7g. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubaszcz, gmina Nakło nad Notecią. Projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych, 19 głosów za, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7h. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią. Projekt był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7i. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy najmu w miejscowości Lubaszcz. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, bo 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7j. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie przetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Paterek. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7k. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Lubaszcz. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt oznaczony w porządku jako punkt 7l. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 19 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 7m. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Dotyczy dzierżawy miejscowości Potulice. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 18 radnych, jeden głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta.
I projekt ostatni, oznaczony w porządku obrad jako punkt 7n. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz powiatu nakielskiego składników ruchomych stanowiących własność gminy Nakło nad Notecią. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 19 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Dziękuję za głosowania. Punkt 8. Informacja o podjętych działaniach oraz możliwościach ograniczenia niskiej emisji. Ta informacja została przygotowana przez panią dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panią Annę Nowak. Była omawiana na wszystkich komisjach w sposób szczegółowy. Oczywiście no, problem niskiej emisji, wszyscy mamy tutaj świadomość, że ten problem istnieje i tu też te działania, które są podejmowane, żeby z tym problemem walczyć. Były te działania omówione, przedstawione, przeanalizowane. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do tej informacji? Nie widzę, więc dziękuję bardzo za przygotowanie tej informacji, za jej przedstawienie na komisjach Rady Miejskiej. Punkt kolejny to jest punkt 9. Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. Do biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja na piśmie, ani zapytanie na piśmie. Czy w tym momencie ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić interpelację bądź zapytanie na piśmie? Nie widzę, a więc dziękuję. Jeśli chodzi o sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w sprawozdaniu pana burmistrza były te informacje, tylko te najważniejsze wydarzenia. Dzień 30 kwietnia brałem udział, reprezentując Radę Miejską, w obchodach Dnia Strażaka oraz 110. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. 3 maja radni Rady Miejskiej brali udział w uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odbyła się msza święta, później złożenie kwiatów na Nakielskim Rynku. 7 maja na Nakielskich Łazienkach miało miejsce wręczenie nagród w ramach drugiej edycji wydarzenia sportowego Nakielskim Rowerem przez Miasto. Również bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Brałem udział w tym wydarzeniu. Pani przewodniczącej Monice Młynarczyk jeszcze raz z tego miejsca gratuluję inicjatywy i realizacji tego wydarzenia. I tutaj oczywiście liczymy na więcej i kontynuację tak tego no, zdrowego, jakby promocji zdrowego stylu życia. Oczywiście projekt był realizowany w ramach projektu Human Smart City. 8 maja odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej. W tych uroczystościach Radę Miejską reprezentowała pani przewodnicząca Jolanta Tadych oraz pani radna Mieczysława Palicka. Oczywiście radni Rady Miejskiej brali udział systematycznie w zebraniach sołeckich oraz zebraniach samorządów mieszkańców, a także w odbiorach robót budowlanych. Jeśli jestem w sprawach bieżących Rady Miejskiej, to chciałbym poinformować państwa, że tu w porozumieniu Prezydium Rady Miejskiej z panem burmistrzem ta sesja czerwcowa, ona była zaplanowana pierwotnie tydzień wcześniej na czwartek 23 czerwca. Natomiast no, z uwagi na tutaj organizacyjne kwestie, plan jest taki, żeby tę sesję zrobić wyjątkowo
w środę 22 czerwca. No my mamy, już tutaj tak przyjęliśmy, że te czwartki, ale tutaj akurat sytuacja no, jest taka, że chcemy tę sesję przeprowadzić 22 czerwca, to jest środa wyjątkowo. Oczywiście jeszcze wcześniej informacje przekażemy, żebyście tutaj Państwo o tej środzie pamiętali. Tyle w tym punkcie. Przechodzimy do punktu 10. Wolne głosy, wnioski, pytania i informacje. I bardzo proszę, czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jako pierwszy pan radny Kazimierz Wnuk. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Dzisiaj właściwie przy tak ważnych sprawach poruszanych na dzisiejszej sesji mój wniosek taki bardziej przyziemny. Mianowicie w związku z licznymi postulatami mieszkańców Nakła, szczególnie osób starszych, wnioskuję do pana burmistrza o postawienie więcej ławek na ulicach, głównie w centralnej części miasta. Takie prośby były do mnie zgłaszane i mieszkańcy liczą na pozytywną reakcję ze strony władz miasta. A jeżeli nie, to też bardzo bym prosił o kilka słów uzasadnienia, jeżeli to jest niemożliwe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Bożych-Kubacka, ad vocem w tym temacie, panie, więc proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni koledzy, jeżeli ja mogę jeszcze się przyłączyć do głosu pana kolegi tutaj radnego, to ja poproszę ławki jeszcze przy figurze na ulicy Potulickiej. To jeszcze jest nasz wspólny okręg wyborczy, że tak powiem, ale już tam prosiłam wiele, wiele razy i ja uważam, myślę, że tutaj pan mnie też poprze, że tam również bardzo potrzebne by były te ławki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Kraiński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy gminy Nakło nad Notecią. Ja w tym punkcie chciałem podnieść jeden temat. Chciałem podziękować. Podziękować panu staroście i pogratulować sukcesu oraz całej Radzie Powiatu. W szczególności chciałbym podziękować całemu klubowi Prawa i Sprawiedliwości w Rady Powiatu i Mariuszowi, panu radnemu Mariuszowi Skoczkowi, ponieważ wiem, że osobiście się zaangażował w sukces, który wspólnie odnieśliśmy. Tym sukcesem jest uchwała Rady Powiatu w sprawie przekazania tutaj podjęcia pracy nad przekazaniem Szkoły Żeglugi Śródlądowej pod skrzydła ministerstwa, czyli przekształcenia szkoły w szkołę resortową. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wiem, że odbyło się spotkanie pana ministra Andrzeja Adamczyka, zresztą w tej sprawie tutaj był w Nakle i udało nam się, myślę, że udało przede wszystkim się tutaj powiatowi porozumieć w tej sprawie, z dyrekcją szkoły również. I przyszłość naszej chluby, tak trzeba powiedzieć, chluby nakielskiej żeglugi, myślę, że jest już teraz bezpieczna. Jeszcze raz gratuluję i sukcesu i dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym dodać, przepraszam bardzo, jedną ważną rzecz. Pana dyrektora byłego żeglugi śródlądowej, pana Jana Świadkowskiego, tutaj w tej kwestii było również bardzo duże zaangażowanie i trzeba powiedzieć, że w tej kwestii również zabierał głos nieraz. Także panie radny, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Kubiak, proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, Wysoka Rado. Ja króciuteńko chciałbym podziękować ekipie pana Derusa i osobiście panu Derusowi w imieniu społeczeństwa, sołectwa Olszewka za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku na terenie tego sołectwa. Ślicznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Karolczak, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. W przerwie tutaj rozmawiałem z panem dyrektorem Nakielskiego Ośrodka Kultury, który poinformował mnie, że będzie miał jakieś zadania do wykonania na nakielskich łazienkach.
Na Nakielskich Łazienkach stoi taki relikt przeszłości, taki, nie wiem, pomnik, czyli to jest taka dawna trampolina, że tak powiem. Oczywiście to już jest jakieś resztki tej trampoliny. Wydaje mi się, że byłaby okazja może do zniszczenia tego, do wyczyszczenia. To wygląda już naprawdę fatalnie. Myślę, że to nie byłby duży koszt, żeby takie coś zrobić. Bardzo proszę o to. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tu Pan Radny Sławomir Kraiński, właśnie pamięć tutaj jest ulotna, miałem w głowie jeszcze jedno nazwisko, chciałem podziękować, a nie zrobiłem tego, więc poprawiam swój błąd. Oczywiście druga edycja wydarzenia sportowego na Kielskim Rowerem przez Miasto, Pani Przewodnicząca Monika Młynarczyk jak najbardziej, ale też bardzo serdecznie dziękuję Pani Elizie Bońskiej, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nakła, które zaangażowało się w tę inicjatywę. Jeszcze raz dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11, zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 51. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Otecią. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję bardzo.